każdy o tym dobrze wie, że samemu w życiu źle. Kochać chcę i kochanym być, bo żyje się raz. Miłość to jest dziwny stan, że choć rani, leczy zaś. I bez niej żal każdego dnia, bo żyje się raz. Żyje się raz, spróbuj więc sam, jak najlepiej wykorzystać swój czas. A więc kochaj, ile się da, bo żyje się raz. Wiesz, gdy nie kochasz, jest ci źle. To jest prawda stara jak świat, bo żyje się raz. Masz już sobie kogoś, kto będzie z tobą dzień i w noc. Wtedy ktoś odmieni twój los, bo żyje się raz. Żyje się raz, spróbuj więc sam, jak najlepiej wykorzystać swój czas. A więc kochaj, ile się da, bo żyje się raz. Witamy wszystkich hodowców w kolejnym materiale na kanale Gołąb Sieci. Dziś jesteśmy w oddziale Orzesze u kolegi Piotra Wróbla, a w zasadzie w duecie hodowlanym Piotr i Stanisław Wróbel. Witamy wszystkich hodowców. Witam wszystkich hodowczyni i hodowców. Pierwsze pytanie, z racji tego, że jestem pierwszy raz, tak, więc nie mogę go pominąć. Chciałbym zapytać o to, skąd gołębie w ogóle wzięły się, skąd to zainteresowanie i tak gdybyśmy mogli opisać, jak to się wszystko rozwijało, krok po kroku. No, gołębie tutaj się pojawiły, tata już zaczął lotować w 77 roku, no to już jest... 46 lat. No, 46 lat hodowli. Okay. A mnie tak wciągnął w roku chyba 89, co pamiętam. No też już. No, jest sporo. Miał taką samicę, ona była taka pstra z białą głową i powiedział, że ona jest moja. No, aha, no i tak mnie ciągnął, pokazywał. To i była zachęta. To była zachęta, a ona się okazała, że ona była najlepszą samicą wtedy. No i ona zawsze z lotu przylatywała przeważnie pierwsza. No i tak mnie to wciągło, nie? No i tak się to zaczęło. No później myśmy z tatą tak lotowali, no zawsze na jakimś takim dobrym poziomie się lotowało. Wiadomo, to były gniazdówka, co pamiętam, loty były ciężkie, bo to loty i suwałek, z różnych stron były, no to, ale zawsze jakoś tam było dobrze. Ale nie? Takie pierwsze wspomnienie, które przychodzi na myśl z tych początków, to właśnie ta samica. Ta samica, no. Samica, jak do dzisiaj biało-lota, taka trochę nakarpiana z białą głową, no to do dzisiaj się właśnie taka specyficzny gołąb, nie? No później takie była też samiczka, pamiętam, ona bodajże 4 razy pierwsza była najładniejszą samicą tutaj tego wystawy wszystkiego. No taka też, no takie to, co się pamięta, te stare gołębie. No i potem była bodajże rok 95, to myśmy zaczęli lotować na, zrobiliśmy pierwszy raz wdowieństwo. No to się zaczęło, ale klasyczne wtedy bodajże 12 takich samczyków wybraliśmy, młodszych, wiadomo, a zobaczymy jak to będzie, nie? No i była różnica? Zostało ich po lota 3 zostały, ale to były 3 najlepsze samce. Aha. Jeden miał 11 na 11 wkładem wtedy i 7 razy pierwszy był. I to czołowo na oddział cały czas bił wtedy. No i to tak mówimy, a to zobaczymy, nie, jak to będzie. No i co roku się tak zwiększała ta liczba tych wdowców, bo cały czas lecieli my tylko samcami. Klasyczny i gniazdówka była tego reszta. No. A pierwsze, co tak pamiętam, ten wygranie, to chyba w 98 było mistrza oddziałów młodych. No, a to jeszcze na zwykły zegar, to się lotowało, to było to całkiem inaczej. Wtedy lecieliście w oddziale? To jeszcze był stary oddział Mikołów, nie, którego Mikołów już nie ma. No, to było, co, bo tata zaczynał w Mikołowie, potem się lotowało cały czas w tym Mikołowie. A skąd w ogóle pomysł na wdowieństwo się wtedy pojawił? No, bo to, powiedzmy, dosyć odległy czas i, no, i nie była zbyt jeszcze popularna ta metoda. No nie było, myśmy jedni z pierwszych tutaj zaczynali. To było bodajże te Wodzisław, te strony całe, to tam była ta kolebka i oni tam latowali na wdowieństwie. No i się próbowało, nie? No a wtedy, żeby coś wyczytać, to było sodowce, bo nie było żadnych tam, wiadomo, internetów. Te...
ale wtedy te gazetki, można powiedzieć, że trochę wiedzy tam można było z nich wyciągnąć. No było. Tam było opisywanie ci hodowcy, tacy naprawdę, którzy robili wyniki, to wszystko. No i tak człowiek się uczył sam, nie? Później, nie? Jak go karmić. No, bo to na łyżki, nie na łyżki, bo to w doceli, no tak to było uczone, nie? Tego samca. Możecie powiedzieć, że przerobiliście wszystko. No, to było przerobione. No, ale lata były różne, no wiadomo. Ale gołębie się spisywały dobrze, nie? Wtedy i tak co roku doskakiwały nowe samczyki. Jednak była różnica między tymi samcami a resztą gołębi, nie? Samce lepiej? No, w sensie to jest klasyka. No, z klasyka. No, wtedy mało kto, to były gniazdówki, a one jednak były, to dawały radę. No, to wygrywały z tymi samicami. No i się długo lotowało tylko klasykiem, samymi samcami. No, w 98 zdobyliśmy chyba na młode mistrza, to wtedy pamiętam, to młode to mi chodziło lepiej niż teraz, te na zegar takie, no takie były wyuczone, nie? Ale bez treningu, bez tego, nie? Kiedyś się nie woziło tego, nie? Jak teraz, tam się wywiozło raz przed lotami, młodych nie było dużo, bo tam się chowało ze 40 starych, a młodych tam było około 30-20, no więcej nie było, nie? Do lotów. To była, można powiedzieć, taka czysta pasja w czystej postaci. Tak, tak. Nie? Wtedy to było całkiem inaczej. Ilości były, no, jakoś tak wszystko, czas wolniej płynął. No, loty były też, wydaje mi się, ciężejsze niż teraz nawet. No, bo to były z różnych miejscowości, nie? Bo to i Odsuwałek były, aż po Świnoujścia, no, też, i Acheny, i dużo inaczej było, nie? Ale gołębie by wydawały się twardsze wtedy były. Nie było takich strat, jak są teraz. No właśnie. Ale gołębie. Jednak jak się wspomina te czasy, to raczej z takim sentymentem dobrze się je wspomina, no, nie? Powiem tak, że lepsze czasy to wtedy mi się podobały w te lotowanie niż teraz. Nie było tego na punkta wkłada, nie było nic. Tak fajnie było po prostu, wszyscy tam siedzieli. Każdy miał czas, siedzieli, kawę pili, opowiadali o tym wszystkim, po prostu jak to było, co, komu. No i nikt nie był po prostu, nie było czuć tej zawiści, nie? Był ten hodowca, który tam też etatowo tam na stare wygrywał to, ale nie było do niego takiej zawiści, nie? Raczej każdy chciał dorównać. No, tak to było, ten, nie? Tak się mówi, tam jedni popili, potena i tak to po prostu tak jakoś było to wszystko. No a później weszły te zegary elektroniczne, no i potem... To już po 2000, tak, nie? To było jakoś 2001, bodajże mieliśmy ten zegar elektroniczny i to tak powoli to wszystko szło do przodu. No potem tata chyba lotował jeden rok sam, bo byłem w wojsku w 2003-2004. No i potem jak już przyszedłem z wojska, to już potem było tak więcej czasu, nie? No i te lata były już od 2008-2007, to już te stare gołębie dosyć fajnie leciały. 2008 już dobrze. To już takie czasy, gdzie no. Pamiętam, to już od tamtej pory to rzeczywiście można było was na listach znaleźć w różnych miejscach. No, także to były 2008 i to już powiem tak, że już te gołębie wtedy fajnie, no mieliśmy pecha, bo zegar nam wtedy coś zaszwankowo. No, chyba satelita wtedy coś nie ustawiła, 6 zegarów poszło, no niestety. No ale i tak wtedy byliśmy wysoko jeszcze, te gołębie fajnie leciały. No i w 2009 też już gołębie szły klas super, nie? I wtedyśmy już zrobili na wdowieństwie samiczki, nie? No i samiczki, pamiętaj, mieli zaraz pierwsze 300 najlepsze samice oddziału, jeszcze ale to było oddział Mikołów. Tak, na totalu, tak. No i to już były 3 najlepsze samice były wtedy w oddziele, no to już... No i wtedy był wysoki... Dobrze gołębia szły, tylko był wtedy ten taki Schöningen, u nas taka katastrofa lot. No i tam myśmy wyłożyli dosyć dużo bardzo dobrych gołębi, nie? No i w roku skończyliśmy na drugim miejscu wtedy, pamiętam, ale tam 15 gołębi zginęło, ale naprawdę chyba takich 9, co pamiętam, jak kompletnie. No to naprawdę takie, co dobrze leciały gołębie i to. No i teraz tu się pojawia później przeszkoda, bo jak, skąd tu wziąć takie lotniki? Trzeba czekać, potrzeba czasu, 2-3 lata. No ale powiem wtedy, że to były chyba 2007 dobre gołębie. Mieliśmy 43 młode, miałem do lotu, bo potem wiadomo z czasem lat to było 30 z tego zrobiło dwucyfrówki, nie? Z tego młodych. Z tych 43? No co tak już potem z czasem, nie wiadomo, nie w jednym roku, ale z czasem jak to wziąć, to tyle tam było naprawdę wybitnych gołębi, nie? No. To jak było 43 no, młode i 30 tak. Zrobiło, no to już świadczy o tym, że za wiele ich nie mogło zginąć. No to one wtedy nie ginęły. No trochę wtedy właśnie ten lot feralny też tam jedne zginęły, ale z czasem jedne właśnie wtedy porobiły, ale no, przez lata dużo do bardzo dobrych gołębi było. No i to tak potem procentowało, ciągło się z tych lotników przeważnie zawsze preferowałem właśnie ciągnąć z lotników. Później się zaczęły te gołębniki rozpłodowe, nie? A to już no tak, nie do końca. Nie mieliście gojemnika. Nie było właśnie, tylko lotowe były gojemniki. No i potem tam była jedna, dwie pary takie po prostu, co tak
się łączyło, ale głównie to było wszystko na lotnikach człowiek bazował, nie? Młode były z lotników. Może dlatego wtedy nie było takich strat. Też. Ja uważam, jednak każde pokolenie lotowane, nie? No, jest. No nawet w tym roku idzie powiedzieć, są młode z tych lotowych, to one tak nie giną, nie? No wiadomo, ale... może gołąb, bo tam jaszą, bo coś się stanie, ale jednak gołąb przelotowany to jest gołąb przelotowany, nie? Ale warto też zaznaczyć, że wy generalnie to dużo gołębi nie gubicie. Nie, no wiadomo, starych w ogóle, prawda, no, jedynie roczne, no ale jak to się leci na ostro, nie? Bo ja to 500, no bo ja 500 wkładałem, były na wszystkich 500 i na maratonach. Wszystkie roczne muszą iść? No wszystko było, no mnie nie stały. No i wiadomo, tam zawsze jest przesiew w tym, nie? No ale trudno, no zawsze mówią. Czyli lubicie lotować po prostu. No, muszą być lotowane i wtedy, bo takie pierwsze 500 się gołębi kształtuje, te, które nie mają wydolności, które te, no nie każdy organizm jest taki sam, nie? Nie wytrzymują, no. Nie? Po prostu. No i wtedy po tym widać po prostu, który gołąb, z którym idzie pracować, nie? Nawet niekiedy jak po trasie, wiadomo, że jakby gdzieś gołąb wszedł albo coś, to widzę, że on nie jest wydolny, to on już tu nie będzie, nie? No. Tak. Teraz na ten moment lotujecie w oddziale Orzeszu. Tak, w Orzeszu jest, bo powiedzieliśmy sobie, jak to mniej więcej przebiegało. Natomiast też 7 lat lotowaliście w Katowicach. W Katowicach, tak. No. Gdyby można było tak w skrócie opisać te lata, jak to przebiegało. Bo tam też to naprawdę wychodziło dobrze. No tam było, w oddziele przez te 7 lat wygraliśmy, tam te mistrzostwa te wtedy 7 lat. No kategorii też się dużo tam powygrywało różnych i to by w Polsce, bo byliśmy też w kategorii C, bo w 30 też pamiętam tego roku. No było dobrze, te GMP było inne, no tak. Według mnie było lepsze, łatwiejsze do mnie. Lotniki to wtedy łatwiej było, nie? 7 konkursów chyba musiałem mieć? No, 10 chyba lotników z 7, a nie, coś tak było, tak. Właśnie lotniki musiałem mieć. 4 albo 5 gołębi z 7, tak. No. Tylko musiał mieć maraton. Musiał mieć właśnie, no. No właśnie. A ja wkładałem zawsze na maraton wszystko, nie? U mnie był wszystko. No potem człowiek tak, ale kiedy to właśnie, czy w Katowicach, to był pusty gołębik, nie? To szło wszystkie gołębie. Co było w domu, to szło i na maraton. I, no wiadomo, no, ginęły na tych maratonach roczne gołębie, ale dużo sobie radziło, nie? Ale warto właśnie też zaznaczyć, że ogólnie maratony wam bardzo dobrze wychodzą, no. Więc zakładam, że lubicie je. Lubię właśnie te loty najbardziej. Czyli właśnie. Dalekie. No, dalekie. No, te loty też po 1000 km, teraz ich jest mało, nie? Ale no. Też te właśnie takie. No, wtedy, ty, no. No to wtedy gołębia widać, nie? Przez charakter. To, no, charakter i żeby ten gołąb jednak ten cały program umiał zrobić, nie? I teraz właśnie szukać gołębi takich, co to umią robić, nie? No ale rozmawialiśmy sobie nawet wcześniej właśnie o tym, że gołębie te starsze ze starszych linii, one tak nie giną i tak dalej. Tak. Czyli gdyby można było powiedzieć, z jakich w ogóle, na czym się wasza hodowla opiera i ewentualnie jak w ogóle wygląda wprowadzanie gołębi w waszej hodowli? Teraz, no one aktualnie to były wtedy te stare linie, tam jeszcze były tak o tych starych hodowców, a później takie bazowe gołębie, które teraz jeszcze są do teraz, to był ten, tak na niego mówię, Bosy, a on był uciągnięty z Wandrui. Z tej starych linii. On był skrzyżowany. Tak, ojciec jego znowu był. Myśmy też na takiej aukcji, jak są charytatywne, kupiliśmy samczyka młodego. No i ten młody się był wybitny, bo na młode chyba miał jedno pudło, potem jako roczny 10. Nie miał pudeł, on miał chyba 69 razy włożone, 64 konkursy. Wiem, że on wszedł i to był ojciec jego, nie? No i on był potem taki uciągnięty w rozpłodzie z tą Wandrujką i to był też taki bazowy. A z drugiej strony był gołąb od takiego Krzyśka tutaj Lipokaj. To był tam, jak na niego mówili, Szarek. Ja u niego, on się wywodził z gołębi od Marcina chyba, bo Henka z tych Getli i coś tam jeszcze. I wtedy kupiłem u niego brata tego samca. I to był naprawdę gołąb, super dawał gołębi. Dużo, wybitny gołębi dał. Nawet ta samica, co w zeszłym roku była 19 w Polsce, to też jest jego córka jeszcze. A do tej pory się te gołębie przewijają. Przewijają, jeszcze mam syna i córkę właśnie tego starego, nie? No i to są gołębie po prostu, co no, umieją robić cały plan i te dalekie loty. No i na dużych hodowlach te gołębie jednak się wybiły, nie? Ale ten brat też był w szali, on miał jako roczny, wtedy nie było kategorii, miał 3,70 jako roczny wtedy u niego. No to też wybitny gołąb był, nie? No i też widać, te gołębie leciały, no. Te gołębie w ogóle bazują na dużych hodowlach, nie? Te getle są, no jak to się słyszy, no te z tych 0,19. Ale właśnie jakby drogą do tego, że jakby ta hodowla się rozwijała, było, myślisz, że było to, że po prostu ostro lotowaliście? Tak, mi się wydaje, że to jest to i teraz znowu powiedziałem to samo, nie? Tak. Jednak nie trzeba patrzeć, wiadomo, są straty, bo to, ale mi się wydaje, że te wydolne gębie sobie poradzą, nie? On nie musi, nie wymagam od tych rocznych, że one muszą robić te 500 w konkursie, ale muszę widzieć, czy one sobie poradzą, nie? Czy on jest wydolny, czy on po prostu, czy on przyjdzie po południu, w jakim stanie przyjdzie, albo przyjdzie wieczorem, nie?
Wiadomo, nie ma tam, nie jest w formie, albo coś, to bym go nie włożył, bo nie jestem taki, żeby go zakatować. Ale musi po prostu, jak jest zdrowy i wszystko, to musi po prostu lecieć tam. A jeśli chodzi właśnie o wprowadzanie gołębi do hodowli teraz, jak to wygląda? Powiem tak, człowiek też tak błądził, też się dał napalić na te internety, szybkie, no powiem szczerze, że to nie było za dobre posunięcie. I no teraz tak widzę, że coś zostawiam ze swoich tych lotników, znowu są w rozpłodzie, albo sprowadziłem gołębie z lotników. O. Bo tu na przykład mam Piotka Patera, widzę, jest taki młody samczyk zeszłoroczny, późny, to jest po trzeciej samicy Polski, no i też młoda, fajnie już po nim leciała, była jedna, nie? Czy od Piotka Musika mam teraz z tych lotników przyniesione i też te gołębie mi się fajnie sprawdzają. No, czy od Krzyśka mam z tej lotniczki tam, nie? No to i to łączę po prostu i widzę... Krzyśka Kokota. No, bo Krzysiek tam, wiadomo, tam od Musika i ode mnie z tych gołębie tam opartą hodowlę. No i z tego wybitnego jakoś gołębia zawsze idzie coś mieć u siebie, nie? Albo po prostu w tym roku wymieniłem się znowu, to jedyne młode, które były, to z tutaj ode mnie z oddziału z tym Piotkiem Knapikiem i Tomkiem. No to ta cztery młode z lotowych i z pięciu cztery zostały, nie? Jeden gdzieś tam wcześniej zginął chyba, a cztery zostały, no i znowu się to będzie testować, lotować. Czyli kładziecie nacisk na to, żeby jak już coś wprowadzać, to tak, właśnie, żeby to jak najbliżej było lotowane, tak? Tak, widzę, że najlepiej, bo jak jest rodzic lotowany. Rodzic był lotowany i jeszcze jakiś był wybitnym gołębiem, wiadomo, to jest chyba dobra, lepsza droga, mi się wydaje. Tak jest. Przejdziemy sobie później do gołębnika lotowego. Tak. Pokażemy, jak to w środku wygląda, tak. Jak w sezonie gołębiami się opiekujecie. Natomiast jeszcze chciałbym poruszyć temat wyników. Kilka słów na temat tego sezonu, poprzednich sezonów, bo powiedzieliśmy, że w Katowicach, jak lecieliście 7 razy z rzędu, mistrz oddziału. Tak. No, nie często się to zdarza. Mistrzowie zazwyczaj się zmieniają, więc żeby przez 7 lat być mistrzem oddziału, no naprawdę trzeba już lecieć. Wiadomo, że to jest jakby najbardziej współmierne, bo gołębie startują z jednej kabiny. Jakby wszystkie inne mistrzostwa są pokrótce mówiąc korespondencyjne, więc jest to takie, powiedzmy, ciężko to ocenić. Natomiast w oddziale 7 razy mistrz oddziału, teraz lotujecie w Orzeszu. W Orzeszu. Jeszcze wcześniej lotowałem 2 lata w Tychach, no że to był taki okres, no co próbowałem też się na jednych produktach, ale nie chcę o tym wspominać. No i wtedy można powiedzieć, że hodowla poszła, te gołębie się wykończyło, nie? No i trzeba było tak, aby na nowo zaciągnąć te gołębie, no i to trochę potrwało, nie? No ale po 3 latach się znowu człowiek odbudował i jest dobrze, nie? To dosyć szybko jak po takiej sytuacji, bo... No, wtedy młodych więcej później. Takie lotniki powiedzmy już pewne, no bo to chodzi o takie, które można śmiało typować do GMP, nie? No to wtedy właśnie myśmy wtedy więcej wypuścili zaraz młodych, nie? Żeby wtedy no, z tego przebrać znowu, żeby nie? Było. No i tak to potem znowu teraz te lata są lepsze, no i jeszcze jedno co było, to wydaje mi się, że miałem te kraty u samic i to też było złe. Ale na podłodze? Na podłodze. Było u młodych, one były niskie, nie? Te plastikowe i widziałem, że był problem z młodymi i problem był z samicami. Ginęły właśnie, a to właśnie o samice mi chodziło. Mówię, młode też nie ginęły, a mówię, coś jest nie tak, nie? No i wyrzuciłem w 2017 i nie zgubiłem chyba w sezonie zaraz 2 czy 3 samice. W następnym sezonie. Ale to kraty były w gołębniku, tak, rozumiem, że na podłodze od razu. No i widzę, to chyba było to. Jakby było. Higienę było ciężko utrzymać? No nie wiem, czy higiena była, to po prostu ona, wiadomo, pod tą kratą były ten kał. No i to chyba było złe. Lepiej tam poczyścić, nie? Bo ja tam nie mam rusztów. I to było wtedy złe. Czyli jak nie ma rusztu, to rozumiem, że sprzątanie jest dosyć systematyczne. No w sezonie sprzątam dziennie, nie? Codziennie? No bo w celach mam taśmę, ale tutaj sprzątam dziennie. No a teraz wiadomo, jest sucho, bo coś to nie wiem, dosyć dziennie nie czyszczam, coś tam nie przesadzam. A młodym daję tam po bokach słomy i staram się, żeby się uodporniały też. Nie jest to tam przesadzane, żeby tam było wiadomo. No. Także pójdziemy sobie teraz do środka. Okay. Pokażemy, jak w środku w gołębniku zaprezentujemy też kilka najlepszych gołębi lotowych. Jasne, nie ma problemu. Okay. Także teraz przyszliśmy do gołębników lotowych. Trochę sobie porozmawiamy właśnie o gołębnikach. Mam nadzieję, że na kamerze będzie to dobrze widać, ale przede wszystkim nie będzie widać klimatu, jaki tu panuje. A klimat jest naprawdę... Duże wrażenie na mnie to zrobiło, jak gołębnik jest rozwiązany, dlatego chciałbym
trochę informacji na ten temat uzyskać. Czyli, bo tutaj przerabialiście sobie. Przerabiane to było, tak. Tak. No i tutaj głównie chodziło, bo w jednych gajemnikach pojawił się kurz i to. No i samemu po prostu człowiek się źle czuł, nie? No i to było zrobione, były te boksy pod tym względem, żeby po całości w ogóle chce widzieć wszystkie gołębie, bo tak to człowiek nie widział. No dwa, no były te cele zrobione pod kątem wiadomo i czasu. No i można powiedzieć zdrowotnie też to jest jednak plus, te cele hermesowskie. I jest tutaj też zrobione próżnia w suficie, nie? I to zrobiło też swoje, bo trzymie temperaturę. Druga sprawa, podłoga jest wylana, a z dołu jest grzany garaż i jednak czuć ten klimat po prostu taki, że tu nie jest nigdy ani wilgotno, ani ten. Gołębie się dobrze czują. Nie mam tu problemów z jakimiś zdrowotnymi w tym gołębniku, nie? Bo na gołębie sucho, nie? Sucho jest, tu nie mam tak wilgoci, albo ten, nie? No gołąb nie lubi przeciągu i wilgoci, no to jest jaki człowiek też tego, nie? No, a reszta ciepło może być, bo tak, gołębie... Ale tu nie czuć takiego, powiedzmy, napływu powietrza. Nie, bo tu wchodzi... A jest dużo powietrza, bo tak. Czuć, że jest... No, bo tam jeszcze... Jest otwarte, że jeśli wychodzi po prostu tym gonkiem, gdzie wchodzimy, no to też te powietrze są mi tam wychodzić. No i o to nam głównie chodziło, żeby tu... No i w ogóle w lato, jak są temperatury naprawdę, że nie idzie wytrzymać na dworze, to tutaj śmiało idzie siedzieć bez fajnie, nie? Taki, lepiej się schronić. No, to lepiej, bo tu jest... Niekiedy patrzyłem na temperaturę, to jest 10 nawet stopni, bo różnicy, nie? No, to rzeczywiście sporo. Sporo, że gołębie widać się dobrze czują tutaj, nie? Pokażemy właśnie, jak wyglądają przedziały. Uh-huh. Tu mamy, powiedzmy, zagospodarowane po całej szerokości tak. Jakby gołębnik. Tak. I podzielone to jest to na trzy przedziały. Mhm. Pierwszy przedział. Tu mamy pierwszy przedział. Jak wchodzimy z drzwi, no to tutaj przedziału nie mamy i po boku są kolejne dwa. Tak, tu są karmione w środku, no tak to było, tu są mi. Potem są kolejne dwa, ale wszystkie gołębie jedzą tutaj w jednym miejscu. I jak widać, one są, w zasadzie są, wszystko po prostu widać, nie trzeba nawet otwierać, nie jest tu niczym zasłonięta ta ściana. Nie chciałem tego robić. Ściana z takich patyczków. Nie chciałem tego robić, wydaje mi się, że gołębie są bardziej spokojne są. One mnie obserwują, widzą po prostu, a tak się wchodzi, nie wiem, może one by bardziej puchliwe były. Także nie ma problemu tutaj z gołębiami, nie? Aby któryś naprawdę coś szalał, no to sorry, no opuści. A w trakcie sezonu lotowego, załóżmy, tak. Te przedziały są zamykane, czy...? Nie, one są cały czas otwarte, jedynie samcom przemykam te cele w połówkę, nie? To jedynie mu to robię tak, poprzemykam. No tak. I tak go ma po prostu. W sezonie i sobie tutaj ma miskę. I... A czyli miska jest w środku? W środku, cały czas. Ja mu nie wciągam misek i nie obracam misek. Ale to są cele takie też, powiedzmy, motywacyjne. No idzie po prostu się tu idzie się pobawić. Idzie się pobawić. Można by samicę z boku wpuścić, żeby... No w zeszłym roku tak się bawiłem, jedną samicę siadła trzy razy z rzędu, pierwsza była z gajemnika i tak czułowo na oddział, no. Ale to też nie każdy gołębiowi to pasuje, nie? Ale spróbować trzeba. No, ona po prostu zazdrosna, bo tą drugą, bo samic więcej, no to szłaby. To jest jedynie, ten samczyk jest jedyny, co tam jest w góry. On zeszłym roku był czwartym chyba samcem oddziału, to był w tej drużynie z maratonu, co byliśmy w Polsce. To pokażemy go właśnie. No, to on jest taki rozpieszony, to on ma po prostu dwie samice i dwie cele. Aha. No i to... On ma przywileje na tym gęniku. No, tak. On miał... tu jest samiczka. On jest zginął młody samiec przed lotami i on zduma. On zduma sobie siedzi na jajkach, zduma ma zawsze partnerkami. I to są samice z 18 roku, no i ta jedna samica zrobiła 11-17, a ta jedna bodajże zrobiła 1,5-2-3-2. To obu pasuje. Jak ma po prostu te dwie partnerki, to oni wszyscy, cała trójka leci do domu. No, teraz wiadomo, jest rozpierzone. On tu już miał jedynkę jako młody na oddział. Fajne, dobre gołębie daje, nie? Dobrze. No wiadomo, teraz wygląda jak... Jego mama. Tak, no, pierzy się, ale jak widać zdrowo się pierzy, no, bo... zdrowy jest, także... To jest gołąb z 19 roku? 19 rok, no. I też, no samiec wydaje mi się, czym starszy, to jest lepszy, nie? Może młode są szybsze te samce, ale on jest bardziej stabilny, nie? Już w zeszłym roku właśnie był w tych maratonie, w tej drużynie u mnie, w tej trójce. To on był właśnie, jego samica jedna i jeszcze ta z tych starych... No jeszcze by pasowało, żeby on był jego dwie samice. No ta druga, bo nie wkładają na maratony, bo to była od piątka. Próbowałem kiedyś, nie chciałaś.
W roku razem nie wkładałem do kosza, ale mówię, na ostatni lot maraton niech idzie. No i zrobiła go też. Fajnie leciała. No także nie było też. Tu jest też bardzo. O kurde, to jest gołąbek też roczny. A to jest ten, to są bracia. No to to jest jedyny tak gołąb i gdziekolwiek było na modę, był na komplecie. W zeszłym roku? No, na modę był najlepszy. A w tym roku jako roczny pierwsze 5 lotów. To były takie ciężkie te loty pod wiatr, to siadał chyba pierwszy z Gemika, z pierwszej 500 też fajnie siadł. Mówię, kurde, szkoda mi go było, bo no zostawię go w domu. Ale 2 tygodnie posiedział w domu, a idzie do kosza, no znowu siadł fajnie, nie? Czułowo. No i potem znowu i chyba 2 500 zrobił z tych 3. To był taki 8 razy go w tym roku dałem, 8 konkursów zrobię jako roczny, nie? O proszę. Ale jego mama też była u mnie najlepsza w jednym roku, nie? Z głębi. Także on był z lotowej gęby uciągnięty, to coś mi mówili wcześniej. O nie, się potwierdza. No, potwierdza się, że jednak lotowe to lotowe, nie? I generalnie właśnie chciałbym trochę zapytać o samce, jak to się odbywa w sezonie, w sezonie lotowym? Cała jakby procedura w ciągu dnia, oblotów i tak dalej. Staram się oblatywać 2 razy, samce i samice. Dwa razy? No, no wiadomo, to jest gorzej, tata nie pomaga, to wtedy oblatujemy. No i jednak to jest lepsze. No poniedziałek, kiedy nie odpuszczamy. W poniedziałek rano nie puszczam, a w piątek wieczorem zależy jak jest lot. A tak są puszczane rano i wieczorem. No. A bo rozmawialiśmy, że one jedzą tutaj na korytarzu na środku. Tak, tutaj no. Samce u siebie, samice u siebie. Samice tu są, też u siebie jedzą. Tak, one tu jedynie jak w czwartek pokazuje albo coś, to dopiero tu wchodzą, bo tak to no, wcześniej. Przez swój wlot. Tak, przez swój, a potem jedynie są raz puszczane, albo jakby był trening. No to tutaj wchodzą i reszty nie, potem jedynie z lotu, nie? Macie, powiedzmy, doświadczenie w lotowaniu tymi samcami, bo tak. Już w roku, którym wdowieństwo zaczęliście? 95. No. Więc trochę zdążyliście z tymi samcami przeżyć i zobaczyć, jak to wygląda. Aha. I takie najważniejsze rzeczy dla samca właśnie. Samiec tak, bo samiec jest, nie każdemu właśnie pasuje, jak nie ma samicy, nie? Są jedne, że idą super, a samica zginie, no to jest zachwianie. Widzę, w jednym to nie przeszkadza. Trzeba go wyczuć, nie? I ze samcami, no, zależy jak idzie fest ostro, no to wtedy, jak jest moczy samiec, to go nie dam na ten maraton, ale na 500 idą, nie? I samce, co widzę, no, czym starsze, to idą lepiej. 2-latki jeszcze nie są te samce takie, stabilne. Muszą się przystarzeć, nie? No, to wtedy widać, że w samce są, czym starsze, to lepsze, nie? A jeśli chodzi właśnie o te cele w trakcie sezonu lotowego, one do połowy mają otwartą, tak. Ale powiedzmy są takie dni, gdzie no rozumiem, że po locie jak przylatują tak. Samicami, to chodzą do środka, ale załóżmy w dniu wkładania na przykład, nie mają otwartej. W tym roku raz zakombinowałem z tym i nie poszedł za dobrze, bo mówię, nie ma co kombinować. Widocznie tak, ja to mówię, zawsze mówiłem, jak czegoś nauczysz tego MB, to za dużo im nie zmienia, bo to zamiast poprawić, to pogorszysz, nie? Także jak ktoś pokazuje, też kiedyś pokazywałem właśnie jak to ty na klasyku leciałem, te sami sobie w domu, to wtedy tamten pasowało, może teraz to jest inaczej. Może bym od początku sezonu gołębie były nauczone, tak, to też by było inaczej. One się potem widzą w czwartek u mnie albo w piątek rano, bo zależy jak to pracuje, no to też jest inaczej. Wtedy jest wywózka, nie? No, wtedy, w tym roku nie wywoziłem, inne lata wywoziłem, także to tam zależy. Ale w ogóle nie woziliście w tym roku? Przed sezonem. Ale w trakcie sezonu? Nie woziłem w trakcie sezonu. Nie woziłem w tym roku. Jakoś mi się po prostu... Wiem. Nie jest to złe, można powiedzieć, tam do 400, nie? Nawet jednego roku widziałem te gołębie, też coś wtedy zachwiało, 2 lata temu, co na ostatnim locie też gołębie poszły, co się wygrało oddział. To wywiozłem je przed maratonem na 60 km i to był ciężki maraton i gołębie poszły wtedy kapitalnie, nie? Ale było widać, wtedy były takie, żeby dostały apetytu, nie? I mówię, wiem, żeby zjadły jeszcze lepiej. Zjadły lepiej, no i wtedy ten maraton fajnie, bo to był ciężki, 11,5 godziny pierwsze szły, a chyba wtedy ich siadło 25 dm. 12 gołębi miał 20 parę minut chyba, bo że siadło, no te główne gołębie wszystkie siadły wtedy. Dobrze posiadały wtedy gołębie, nie? Strat nie było. No. Dobry lot. Czyli te maratony, no to też dla nich tak, bo one rozumiem z tej wywózki się widziały od razu. Widziały się. A to było w dniu koszowania? Nie, czy w środę rano. A w środę rano? W środę rano, pewnie... czwartek. Czwartek, aha. Czwartek, no. Czyli dzień przed. No. I one, no bo teoretycznie się zakłada, że one jak wrócą razem z treningu, to mogą gorzej jeść, a tutaj... Nie, one po to... Kwestia tego, żeby jadły. One przyszły z treningu, zobaczyły się tu godzinę, się pobawiły do półtorej, porozrzucałem je i wtedy zaraz nie karmię po treningu i się trochę uspokoiłem i wtedy dałem jej karmę.
do syta pojadły i wtedy były po prostu samice przegonione na woliery, a samce po prostu tutaj nie, u siebie siedziały. No. Zaprezentujemy jeszcze sobie tego gołębia. Chciałem powiedzieć, bo to jest stary gołąb z 12 roku. Możemy troszkę dalej. Jasne, to, był, to też mówię widzieć. Właśnie, to jest, bo sprowadziłem z powrotem. Z którego roku? 12 właśnie. On był nielotowany. To był gołąb, co już właśnie ciężkie maratony jakoroczne robił. Aha. Krzysiek ma po nim syna, to on jest czwartym lotnikiem tam rejonu, 13 konkursów. No, jego jeszcze. Tak, to oglądaliśmy no, gdzieś nawet. To jest jego syn. I w tym roku też mówię, kurde, pierwsze jajka z tą najlepszą samiczką miał czyste. A później był właśnie na jesień, był jeden młody, no i teraz są dwa młode takie w piórach, takie chyba z 15 dni. Aha. To teraz zaczął płodzić, mówię, kurde, warty go, widzisz jeszcze, widać jego, no. Widać jego, jak był odrocznego, on po prostu był wszystko. Wysiłek tak, wyszedł. A, ale on był rzekoroczny, naprawdę siadał czołową i to w tym maratonu, fajny gołąb. Stary, to jest to stary gołąb. No i właśnie chciałbym zahaczyć właśnie o temat tych maratonów, a na tak. razie o temat motywacji na maratony, bo to był jeden jakby z też takich pomysłów na motywację. Teoretycznie, żeby lepiej zjadły, a przy okazji, żeby się zmotywowały, czyli to żeby zawsze się zobaczyły w tygodniu. Tak, ja z maratony właśnie zawsze robiłem w tym roku, bo nie wywoziłem rzębi, to mówię, nie będę tylko później już wywoził, to w środę rano, bo środę wieczorem je razem się widziało. Taki wspólny oblot. No, wspólnie puściłem, ale ja robię tak, puszczam te samce, polatają, potem samice wchodzą tutaj, nie aha, latają nie. razem, no. Także się widzą. A no, to zależy jak pracuje, nie? Czy to środa, czy... No i one już potem nie są oblatywane, te gołębie, nie? Od środy już siedzą, tak. No i właśnie te pierwsze dni, bo zależy jaki był lot, ale pierwsze dni staram się jeszcze na karmie trzymać, że muszę mieć apetyt, tak, żej. I do wtorku właśnie, aby coś podać, to do wtorku, żeby one po prostu miały apetyt jeszcze, nawet jęczmienia dodaję jeszcze we wtorek, żeby one miały apetyt w środę, czwartek. Bo zakładamy, że jeśli mamy maraton, tak. no to w większości oddziałów jest tak, że 300 poprzedza maraton. No różnie, u nas była i też 500. A była też 500. No ale załóżmy sobie, że gołębie przelatują z takiej 300. No to one, aha. powiedzmy, odbudowywać ich długo nie trzeba. Tak. I ta karma lekka wchodzi co? Od razu po przylocie z 300? Wieczorem, ja zawsze daję po przylocie daję lżej. Lżej z propolisem, ja u mnie propolis stosuję już chyba trzeci rok po przylocie mają. Wcześniej go mieszam, żeby odparował i to dostawałem pierwsze karmienie. A wieczorem też daję mniej lżej te karmy, nie daję zaraz takich po prostu grubych te karmy. I później właśnie w poniedziałek, właśnie przed maratonem, to jest ta lekostrawna, no i ta dieta booster, bo to są tam do fajne karmy. To taka proteinowa. Proteinowa, żeby po prostu na tym trochę dostawały, ale nie, żeby po prostu były obiedzone, bo one przestaną jeść, nie? A gołąb na maraton nie może przestać jeść, nie? No ale to właśnie zazwyczaj hodowcy zakładają, że od początku, od przylotu z tej 300 już musi być bardzo mocna karma, bo później nie zdążymy ich naładować. Nie, to jest właśnie, jeśli my mu damy mocno w poniedziałek, mocno we wtorek, żeby będzie takie obiedzone, to on już nie wierzy, że on w czwartek się, albo w środę wieczorem, on już nie chce karmy, bo on już będzie syty cały dzień. Wtedy on musi czuć ten głód, on musi jeść te ostatnie dwa dni. No i nie daje żadnych specyfików na maratony, nie? Nic. Ale w ogóle zero? W ogóle zero. W środę, czwartek to już w ogóle będzie dostał nic. Czysta woda, czysta karma. Gołąb wtedy, no czystą wodą się najlepiej nawadnia, nie? No i karmę po prostu, a karmę wybierają po prostu co chcą, jedzą godzinę, wybierają który co chce. Są wszystkie karmy, czy to jest grochowe, energetyczne, wszystkie karmy są zsypane i tak jedzą te gołębie, nie? Te wszystkie karmienia wszystko cztery. Wszystko na raz, czyli co tak. najlepsze jest to barka. Każdy jeden, no co najlepsze i każdy wybiera co chce, nie? No i tak, ale były nawet hodowcy, ten co był w zeszłym roku Izdebski, miał mistrza Polski, też o tym mówił. Też, tak. On też mówił o tym właśnie, mówił gdzieś tam w filmie, że nie wiedzą hodowcy, że ona maraton nic nie daje. Potem bodajże ty chyba z Rypina kręciłeś hodowcą, tak, też, tak. też o tym mówił właśnie. Tak, ze Zbyszkiem Michewiczem. Tak, też tak, też właśnie nic nie daje właśnie, a hodowca żaden w to nie to wierzy. Znaczy on mówił, Zbyszek właśnie mówił, że po prostu ograniczył specyfiki, czyli... No, czyli ja wiesz, też minimum to jest po prostu teraz specyfiki, to jest minimum. Czyli to się potwierdza. Potwierdza się, czym mniej tego, nie potrzebuje tego wszystkiego, mi się wydaje, że to mu przeszkadza. W ogóle nic nie podaje ani czwartek, piątek na wszystkich lotach, nic. Tylko zdrowotnie, żeby gąb był po prostu utrzymany, nie? Czyli dobrze. Jakby początek tygodnia jest najważniejszy tu w hodowli? Początek tak. No wiadomo, musi być zdrowotnie chodzi zaraz. Chodzi mi o suplementację i właśnie takie zabezpieczenie zdrowotne, tak, nie? Tak, to jest początek, zaraz musi być już gdzie niekiedy powiedzieć w niedzielę wieczorem już. Już niekiedy zakrapiam, bo te yellow dropsy to jest u mnie podstawa aha. też, nie?
nie chcę dawać tej chemii. Czyli indywidualnie każdemu? Każdego łapię, każdego kropię. No jest to trochę... ale coś za coś, nie? Ale to idzie szybko, jak ja sobie tutaj przymknę w boksach, to one mi nawet z fachów nie wychodzą, to każdego przejdę i... Ale i tak samice trzeba rozdzielić, więc w tym czasie można im dać... Tylko ja to kropię inaczej, bo ja to dopiero kropię po wieczornym karmieniu. Aha, z tego powodu, że jak one mi zjedzą, to one już mi wtedy nie idą ani do karmi, do wody, a mi chodzi o to, jak rano niekiedy przysiężone, to po prostu całe jeszcze mają w całym przełyku, nie? Aha, że jeśli by coś miały, to liczę, że to po prostu zdesfekuje mu ten przełyk. No i dlatego to tak stosuję, nie? No nie wiem, może czy dobrze, czy... No ale raczej tak, dobrze jak działa, to... Nie miałem problemu, żeby jakieś zdrowotnych teraz, nie? No a drugie oddechowe tutaj, no nie ma tu problemu, żeby coś miałem jakieś w tym głębi. No tu chyba ciężko problemy z organami oddechowymi. No, także tutaj jedynie to, nie? A triomidoza jest najgorsza, nie? Grzesistego, no jak tricho... A z kabiny wiadomo, żeby go zesyfek... Tricho i grzyb, nie? To jest najgorsze, co za głębia, nie? Też ale to co, załóżmy jak się... pojawia podejrzenie, że tam, albo znaczy podejrzenie, nawet nie musi być, ale powiedzmy zabezpieczyć trzeba, no bo później się okaże w czwartek, że ten gołąb coś mu dolega, nie? Ja właśnie zaraz za potowie młodych to daję im, dodałem metronidazol, nie? Każdemu. Do dzioba. Do dzioba, żeby po prostu ten, a potem tydzień w tydzień stosuję te krople. Aha. Tydzień w tydzień łapię te gołębie i stosuję to i... A poza sezonem lotowym te krople też? Nie, w sezonie to niekiedy na karmę, bo mi się nie chce łapać, ale to już ten, ale rzadziej, nie? Że... Po sezonie podawałem wszystkim, jak już siedział na jajka, dałem 5 TKK, bo wiadomo, był sezon, różnie są gołębie, jak to było i ogólnie już teraz żadnych antybiotyków potem nie stosuję tym gołębiom, nie? Jedynie w zimie tam potem. A tak to teraz nie. No teraz się muszą pierzyć, także to jest najważniejsze teraz. Więcej właśnie na pierzeniu czegoś podaję niż w lotach, nie? Tak, a jeśli chodzi właśnie o ten okres pierzenia, bo ja tutaj przejdę, pokażemy, jak widać w karmnikach karma leży sobie. No, dosyć dużo nasion strączkowych. Daję właśnie strączkowych, energetycznych, tam są też karmy i po prostu, no wiadomo, to co lepsze, to sobie już wyjadły, nie? No to tak, dojedzą i... No i to jest zalane było wszystko maślanką, nie? Ja dosyć dużo jej daję, taką litrową, to mam na 3 razy bodajże i... No i to zalewam i to robię za 14 dni pod rząd. I, no właśnie, nie porządku. Tak, one wtedy się fajnie rozsypią i no i teraz często podaję właśnie. O, może kurde, nie wiem, może w zeszłym roku 20 litrów poszło, może więcej. Dosyć dużo tego, nie? Ale po co to naturalnie i... No właśnie. I podaję zioła, no. A zioła w tym roku z tego centrum zdrowia miałem też te jedne rzeczy, też spokojnie. No. Okej, było. A jeśli chodzi właśnie, tak... No tutaj widzę minerały i tak dalej, minerały dodatkowo powiedzmy sobie tak w ciągu tygodnia, no. Jak jest okres pierzenia, to ta suplementacja jest powiedzmy codziennie, coś? No, prawie dziennie coś, tak. Codziennie? Dziennie, jak nie do wody, staram się coś na zdrowotnie dawać, jakieś zioła albo po prostu ta maślanka idzie. Idzie w oleju, nie daję, ale daję olej lniany teraz właśnie, w okresie pierzenia też go daję, podaję olej lniany i samosol do dzieci, witamina jednak jest potrzebne, to jest wszystko, nie? No i ale to prostu... bo to ten multisemestr, tak? Tak, tak. I to do wody czy na karmę? Nie, ja to na karmę daję. Na karmę? No, nie wiem. Do wody jedynie coś, jakby coś na grzyba, dzisiaj dostały propolis im dałem do wody, nie? No, to dostały. I to w proporcjach jakich wtedy propolis do wody? Taką łyżkę daję na 2 litry wody, żeby też tego, bo to wiadomo, go mnie w nie pił, nie? Jak to jest za mocne, nie? No, staram się tak wyczuć, jak na ten pojnik, to ta łyżka półtorej idzie, żeby to po prostu było. No, żeby trzymać je w zdrowiu, ale nie na... Tak jest. Zaprezentujemy sobie teraz jeszcze kilka gołębi lotowych. To samiczki może zaprezentujemy. Samiczki za chwilę. Także za chwilę wracamy i pokażemy kilka samic. Jasne. Zaczniemy sobie od kolorowej. Kolorowej. No w tym roku była najlepsza, to mi się pierwsza pokazana, nie? No tak. Pierwszego lotu tylko miała pudło, a później zrobiła wszystkie 11 lotów, nie? Taka. Chyba jest czwartym lotnikiem oddziału. Także ona wszystkie, ale jej babcia taka była i była pierwsza w okręgu zbrech kiedyś z lotu też takiego dalekiego, nie? Ona lubiła wszystkie. Taka, to kolor po babci pociągnęła? Tak, też ma białe pióro, bo akurat go zrzuciła z wogonie. A ona z czego się wywodzi? Ona to jest starych tych gołębi jeszcze. Aha. Tam są krzyżowane te stare linie jeszcze gołębi. Ona wiecznie taka lekutka, nie? Taka pociągła, długa. Tu zaraz pokażę jej córę. Zawsze taka sama, to nie trzeba jej długo do formy doprowadzać. Nie, ona jest cały czas taka sama, no. Można jeszcze jej córkę zaprezentujemy. Tu jest córka. Córka zrobiła... Raz jej nie była, bo ona... A mówię, a na pierwszym maratonie mnie włożyłem. Ja, samiczka.
córka jej. Córka jej to jest, no. Już koloru po mamie nie odziedziczyła. Nie, nie. Też była na pierwszym maratonie, jakoś nie włożyłem, ale później była i zrobiła jedno pudło, 10 konkursów ma. A ona z drugiej strony się są te stare niebieskie, ta linia i z Wyrkamenów coś tam się wywodzi, nie? Mhm. Nie, takie piska koło. Bierzemy jeszcze i skrzydło może. To jest dwuletnia dopiero? Dwulatka, no. Też po niej właśnie ta młoda będzie. Będzie do aukcji. Nie jest podobna do niej całkiem. Z 14,50 z 18 roku, to jest oryginalna samiczka od Piotka Musika, bo mi jajko podarował. Ta samica jest w tym roku, też mi zrobił 11 wkładów, 11 konkursów. I to jest partnerka od tego samczyka, co pokazywaliśmy. A, jedna z tych dwóch. Tak. I z tej pary fajnie gołębie ogólnie lecą w tym łączeniu, nie? I też tam właśnie jest przygotowana też z niej młoda. A ona jest uciągnięta tam, bo Piotkowi pożyczyłem samiczkę, czy samczyka, bo on to sparował na tą, miałem najlepszą samicę w Polsce za 2 lata. Mhm. Taką 50-40, nie? I ona się wywodzi z tego gołębi. No, także samica taka pociągła, to fajnie leci i fajnie gołębie z niej, nie? Przekazuje też, to jest najważniejsze. I też po nich właśnie dziecko będzie po tym samczyku, a po nich. I z drugą też, bo one właśnie razem były. Teraz zaprezentujemy drugą partię tak, tego 20, samca. 22-13. Ona wiecznie też jest taka pociągła, szczuplejsza, to jest córka tego bosego i to jest też partnerka tego samczyka, nie? Ona w tym roku chyba coś z pierwszych lotów ona tam może, ale później te wszystkie dalekie to... Ona w zeszłym roku też miałem drużynie, co tam w Polsce w rejonie wygrałem maraton i to ona była właśnie ona, ten samczyk jeszcze zaraz, tą jeszcze jedną zaprezentujemy. Także po nich też tam właśnie jest młody, nie? Taka, jest samiczka z którego roku? Ona jest 17. Tak, tak. Jej siostra też super leci, nie? Ona, szczególnie na maratonach siostra była. Ona miała 5 maratonów, to była 5, 8, 9, 13 i 30. No, o kurczę. Fajnie czołowo leciała właśnie. Siostra jej pełna. Jeszcze teraz pokażemy. No, to jest skrzydełko. Wiadomo teraz się... 4 piórka do końca, już gołębie są rozdzielone. Tak. To jest właśnie samiczka ta 2250. To jest właśnie córa tego starego, najlepszego, tego rozpłodowego, nie? Tam jest, ona właśnie w zeszłym roku była na wystawie, ona była 19 w Polsce w klasie maraton. No szkoda, bo miała 3 konkursy na wyjście, miała 20 w tych 3 dni, w tym roku jakoś słabszy sezon, ale pójdzie do rozpłodu już. Bo to że jej starczy? No starczy już może w tym roku, miała słabszy, to już 6 lat, to już może. Czyli... A też wydaje fajne gołębie, nie? Bo też tu... A właśnie takie pytanie, do jakiego wieku gołębiami lotujecie? Czy, jak widzę, że jeszcze po prostu tamta jeszcze przed nią była ten sam rok, ale jeszcze będzie lotowana, bo widzę, że... Jeszcze robić jakieś konkursy. No, te co potrzebne na tych dalekich lotach, nie? No i ona też była, ona była wtedy najlepsza, ona była miała w maratonie 9, to ona była najlepsza właśnie w tej drużynie, w tym maratonie w zeszłym roku, nie? No ona mi też fajne gołębie, już nie mam, bo tam jeszcze został samczyk i ona i po tym starym rozpłodowym, nie? To już ale jak już rodzina no, pasowałaby je, no, już były, nie? Szkoda tam mam z tego gołębi, a one właśnie wydają szali, nie? Bo ten tak to mówiłem, ten stary szali, ten wujek, co miał 3,70 jako roczny miał 12 i wtedy już, no to jest właśnie, dlatego ona wydała szali samiczkę, nie? No. A to jest samiczka, znowu kupiłem tam od Krzyśka Kusia z tych bindaczów. Z tego 0,43 i powiem tego gołębie, to będzie taka linia, którą będę łączył na swoje, bo dosyć fajnie się gołębie spisują i są twarde, idzie też powiedzieć. Ta samica jako roczna już była wtedy, Piotrek miał bugała najlepsze roczne. Ona by wtedy, no nie wystawiałem, ona by była wtedy w okręgu bodajże trzecia. W zeszłym roku była na wystawach, to była w kategorii, w rejonie była w kategorii B, była druga, a w okręgu bodajże 5. czy 6. też by była, nie? A to jest, ona miała w zeszłym roku fajnie, bo ona chyba bodajże miała niecałe 11 w C na poczek w tych Świnoujściach, no ale w tym roku ma tam chyba 2 razy fajnie siadła, ale braknie, nie? To tam nie będzie miała za ten, no samiczka chyba zrobiła 9 konkursów z ostatniego lotu właśnie minęła tego maratonu, ale też robi wszystkie te loty właśnie. Lubi od 300 właśnie, jako roczną 300, 500. Dalekie. No, tak jest. Pokażemy jeszcze jej skrzydło. Tu jest samiczka właśnie ta, co tam u Krzyśka mówiłeś o tej linii, właśnie z tej, bo to on dostał ode mnie tam na rozpłodzie, ma pełną siostrę. Tego niebieskiego. Tego matkę, tak. Ona, to jest jej siostra pełna. Ona w tym roku słabi, ale rok wcześniej super leciała, nie?
One też się właśnie tam wywodzą na te hurikany. No i też właśnie po niej przygotowałem taką samiczkę burkowatą, lekką plamkę, tak jak to one mają być, nie? Ale w tym roku coś ją jak uderzyło, ale coś słabiej, ale nie szkodzi, no nie każdy rok będzie jednak... No, może w przyszłym roku nic nie było widać po niej i ją potem też ją sobie trochę przytrzymałem, bo szkoda mi tej samicy było, naprawdę. Fajnie się pokazywała. To jest samiczka z rozpłodu. Chciałem pokazać, to jest od was okręgu, ona była 8 w Polsce w maratonie. Aha. Od Franka Roli. No, bo to Mariusza właśnie... Świętej pamięci. Super rodowcy i właśnie ją kupiłem, ona była na wystawie, ona była 8 16 roku. Pociągłem ją w tym roku po niej gołąbki, 4 młode i powiem ci, fajnie też się pokazały. Wszystkie 4 zostały po lotach, no, a zobaczymy co też po niej tam przygotowałem właśnie młodo do ciebie tam na aukcji. No. Fajne, podoba mi się od niej oko. No, fajne, ona tak. ogólnie ona taka podobna dosyć na tą jego bazową linię. No, ale... Z głowy na tego samca właśnie z Ferrari tam. A tam 19, ona właśnie to widzę, te Heremas Cluster 100, no fajnie mu tam leciała i mówię, a... Lubię te loty, to mówię wtedy z tym, to jak to mówię, zięciem. Trzeba coś wprowadzić. No, wprowadzić to lepiej takiego lotnika, nie? No i widać, że w pierwszym roku może coś akurat fajnego im by tu wyszły znowu z niej już młode, no. A na stare będziemy dalej testować. No ja muszę powiedzieć po prostu jedną rzecz tu. To jest taki klimat, który się kojarzy z hodowlą gołębi. Na poddaszu gołębnik, no. Tu gołębi nie czuć, tu jest po prostu, można by tutaj spędzać całe zimowe wieczory. No jest to fajnie, gdzie pojedzie, tu lubię posiedzieć właśnie. Dużo czasu generalnie w gołębnikach spędzasz, no bo tak obserwując gołębie, można by wywnioskować, że dosyć sporo. No chodzę, ale ja czyszczę i to w masę wszystko. A, w masę? Ja mnie szkodzi, ja mam... A, czyli możesz. Na te płuce ja czyszczę, łapię gołębie, to w masę, nie? Mi się tak, no to... Muszę mieć. Dlatego też patrzałem pod tym kątem, żeby tu tego kurzu nie było. Nie było. Jak widzę po prostu, jakbym tak na wystawach albo coś pochodził, to już mam... Od razu? No czy od razu, ale czuję już, potem mnie zaczyna tu boleć, plecy, to... Aha, już nie. Bym temperaturę dostał, nie? Jednak to jest... A jednak te maski mam tą porządną, także jest to dobre. Czyli tak co, na co dzień wszystkie czynności... Teraz tak nie, jak chodzę, karmię, to nie, ale sprzątanie, aha, to zaraz maskę ubieram. Wiem. Niekiedy jak tam przyjdzie łapanie albo coś by było teraz, to wolę sobie tą maskę jednak ubrać. No, bo to. Zaprezentujemy jeszcze kolejnego samca. To jest jeszcze też właśnie brat tej 50. To jest samczyk, który pójdzie. On jest 20. To jest jeszcze syn tego starego 29. Ale to co, on pójdzie na rozpód? Dam go na rozpód, bo. On mało... jest 3-letni, nie? Tak, ale ta samica od niego była i więcej był w domu niż ten, a mi się wydaje, że on będzie dawał. Taki był ojciec. Taki sam był ojciec. Pokażemy jeszcze skrzydło jego właśnie. No, także fajny gołąb też. On taki dosyć okazały, tu głowa i w ogóle no. To taki, można jest powiedzieć, to. Wystawowa głowa. No, ale ojciec też ma właśnie taki wiśniowy tego glazerka, nie? I także, ja synu chłopie, a to niekiedy trzeba coś... Czyli coś, jeśli zostawić coś, no to właśnie z takich już sprawdzonych i, no, żeby... i tych swoich gołębi trochę do rozpłodu zostawiacie. Tak, i żeby już nawet w zeszłym roku dwa tam miałem późne z moich takich tych fajnych gołębi. Sparowałem to razem i powiem, kurde, super młode. I wszystkie trzy te młode po nich fajnie leciały. To były po późnych gołębiach, nie? Uciągnięte już. A obydwa były z lotników zostawione, nie? Aha. Także właśnie poruszymy taki dosyć ciekawy temat, bo nawet jeżdżąc po hodowlach, często się z tym problemem spotykam, że hodowcy te maski muszą zakładać. Tak. Niektórzy nie zwracają na to uwagi, nie zakładają w ogóle. Później pojawiają się problemy, dlatego moje pytanie brzmi, lepiej dbać. Lepiej dbać. Ja tą maskę właśnie do czyszczenia, do łapania nawet, albo ten jak sam, to wolę ją zakładać, bo... Potem ona tutaj ma filtry w tym. Filtry są, po prostu one są ściągane. One są wymieniane? Tak, one idzie po prostu kupić, wymienić maskę, idzie wyprać normalnie pralce, ją wrzucę i wypiorę ją i... Nie, jest to dobre, bo hodowca nie jeden po prostu potem wychodzą problemy. Ja to miałem zaraz. A bolą plecy, czuję wieczorem, że już i dostaję temperatury. Aha. Jakby po prostu z tego pyłu od gołębi, nie? A dużo hodowców sobie... Płuca, nie? Wszystko płuca to... po prostu ten. Ja zaczyna tutaj w plecach bardziej boleć tu i czuję, że już wieczorem dostanę gorączki, nie? To już muszę coś po prostu... I wolę sobie tą maskę ubierać i
w ogóle hodowcą, bo to teraz taki hodowca u nas też, dopiero to mu się objawiło już gdzieś koło 60. Też nie wiedzieli, z czego to jest, a to jednak wszystko z tego kurzu, nie? Dlatego mówię, dobrze jest w tej masce jednak sobie to robić, a dużo hodowców właśnie mówi, ja nie umiem w masce tego czyścić, bo mi to przeszkadza, bo mi to właśnie w masce, bo ja na kopalni też pracuję, to w masce trzeba po prostu trochę posiedzieć, poddychać, nauczyć się, taki trochę poruszać, a nie zaraz szybko nie? Ten, bo się człowiekowi zacznie powietrza brakować. Mhm. Przyzwyczajcie się do tej maski, pochodzić w niej, ściągnąć, ja też wychodzę, potem ściągnę, widzę, znowu sobie ją założę i jednak w tej masce lepiej być, nie? Ale widać na tych filtrach, że się zbiera to. No jest, nawet teraz, bo ja te filtry czyściłem, ale to można powiedzieć, ile tego człowiek... Patrz, idzie. No. Wszystko człowiek, tego człowieka, wszystko, ale to były filtry teraz. To już wyczyszczone filtry. Wpuściłem je w zeszłym tygodniu właśnie. Mm. Tyle tego po prostu jest po paru razach. Dlatego to po prostu przestroga dla hodowców, że może nawet warto się przyzwyczaić. Wiadomo, jak tam, maski, no, jak tam karmię czy coś, ale szczególnie jak tam sobie czyszczenia, bo już takie gruntowne, to już naprawdę lepiej sobie zakładać tą maskę, nie? Dlatego może te cele, dlatego tu jest tak porobione, żeby po prostu jak tego kurzu było jak najmniej, nie? No, żeby do swojego zdrowia, nie? Bo potem, żeby to się osadza jednak. I... Także to jest drażliwy temat, na który naprawdę warto zwrócić uwagę, dlatego to pokazujemy. Tak. Oczywiście tu w międzyczasie pewnie na kamerę nam się złapały niektóre rzeczy, o których już mówiliśmy, bo to jest sanostol, tu są z tego centrum, tak, a to daje wszystko. Te zioła, nie? No, tu ma ostropes, kurkuma, no i wispomin daje minerały też, nie? No. No, i, kurkuma. No i naloty właśnie ten, to jest super też, bardzo. To gdzieś chyba Manfred mówił na tym filmie i spływałem to w tym roku. Kultura. Tak, zawsze po przylocie gołębiego mają to i wieczorem biorą go, super te gołębie. Właśnie widać, że potrzebują tego, nie? Tak. Fajny kawał zaraz się robi po tym. A kurkuma normalnie na karmę posypuje? Na karmę posypuje, nie? Daję maślankę czy czymś, albo czy olejem i sypię kurkumę, nie? Dosypuję, także... Tak jest, także my idziemy teraz... Jeszcze rozpłodowy chciałem zobaczyć. Dokładnie, do gołębnika rozpłodowego. Okej. Okay. Także teraz przyszliśmy do gołębnika rozpłodowego. Tak. Powiemy, jak tutaj jest gołębnik rozwiązany. Ogólnie no tu też jest sporo powietrza. No jest tu też, tak. Cele też dosyć duże. Duże, są te rozpłodowe do Hermesa. One są jeszcze większe, nie? Tak, tak, większe od tamtych, no. Także. Gołębi na rozpłodzie ile macie w ogóle? No, teraz było 17 par, ale chcę to zmniejszyć. Zmniejszyć? No, zmniejszyć. Starczyłoby mi te 12 par i... Nie trzeba więcej. Coś... Czyli rozpłód też nieduży, 17 par, no to mamy 34 gołębie. No, ale jest... no to miałem w tym roku, to chyba najwięcej, nie miałem nigdy tyle. Normalnie miałem 12 do 14 tak w tych parach, bo to mi starczy, nie? No coś pociągnąć po prostu do lotu z tego rozpłodu i resztę po prostu pociągnąć sobie z lotowej gołębi. No, tutaj też... mamy gołębie, mają obszerną wolierę. Tak, pokażemy właśnie. O. Pewnie tu nie będzie widać, ale na zdjęciach wcześniej na pewno widać, no jak ona są. Wygląda. Tak. Także tutaj czy do kąpieli, czy do czegokolwiek, no to, no, to jest komfortowo, tak. Nie? Tak, tak. My na temat gołębi trochę powiedzieliśmy, z czego się wywodzą i tak dalej, tak. Ale kilka samców najlepszych rozpłodowych pokażemy. Jest tu fajny gołąb, dobre daje właśnie gołąbki teraz. To jest taki DV. Po nim właśnie będzie 422. To jest wnuk olimpiady. 003. No, to jest poprzednia olimpiada i widzę, że już tam fajnie roczna. Też po nim się pokazało i też ci przygotowałem młodego poni, a tam mam od Kusia z tych pintaczy i razy ten jego, ta córka tego czwartego w Polsce w maratonach. On miał 7,90. Ona była z nim sparowana. Po nim miałem córę fajnie, z pierwszego lotu była pierwsza młoda, potem znowu dałem taki lot, też była pierwsza. I w poniedziałek ją jaszczą zwiął. O kurde. No, fajna taka samiczka, no ale samczyk taki. Wiadomo, te gołębie są już takie bardziej... Nie? Pokażemy go właśnie. O, to już jest tak. No ale ten kolor ma taki, widać jak się pierzy, jaśniutko nakrapiany. No, on taki jest. To jest ten od Krzyśka właśnie, to jest z tego 043. Tam właśnie pokazywaliśmy tam jego córę. I ta linia właśnie tego gołębi, mi wszystkie te gołębie fajnie się pokazują. To powiem tak, człowiek też tak potem wyrywnie go, już miałem go, sprzedałem go i teraz go znowu dzięki tam Tomkowi Radakowi udało się go odzyskać, tego samczyka i znowu już pociągam po nim trzy młode. Liczę, że znowu będą fajne gołębie, fajnie się pokazywać, bo już wszystkie trzy dosyć na młode coś pokazywały, nie? Taki
krótszy samczyk, ale fajnie zbudowany. Przedramię też właśnie na tego olimpiadę, to też są te gołębie, nie? Mam tu właśnie od Krzyśka więcej z tych gołębi też. Kazują się. No, widzę, że charakter i wszystko te gołębie mają, także sobie poradzą. Tu już jest jego właśnie, po tej samiczce to jest jego wnuk, w zeszłym roku w rozpłodzie wydał 3 młode i też wszystkie 3 dosyć fajnie te gołębie. Mam. Tu jest też fajne gołębie, to Piotrkowi. To jest prezent od Piotka Musika, to jest syn tej Arabeli jego. No, też fajny gołąb. Zeszłoroczny, teraz będzie dwuletni. Właśnie, bo taki. No, o, to jest te jego twarde linie, właśnie on się wywodzi, tak jest ta 1450. I też mu tam podarowałem z tego. Wziął sobie, dał mi młodego, ja mu podarowałem 2 młode i też mu tam dosyć fajnie chodzi. No. Także. To też było tutaj, było na charytatywnej i tego od Artura Świta odkupiłem, to jest po tych samiczkach, są wtedy w Polsce tak GMP, chyba, GMP i w kategorii B, tak. To jest po piątej samicy Polski i fajnie też po nim te gołębie, on właśnie był z tą od roli, z tą samiczką i tam są 4 młode, jeden później też ci właśnie po tym samczyku, mi się wydaje, że fajne gołębie będą, fajnie lecą plecy, no wiadomo są teraz jeszcze do pierza, nie? Tak jest. No. Także teraz zaprezentujemy jeszcze jednego rozpłodowca, no. Takiego dwutygodniowego można powiedzieć. No, to jest, to były te ostatnie jajka po tym starym samczyku, co pokazywałem, bo mnie na wiosnę miał czyste, później miał jedno dobre i potem mówię, a były 2 jaja dobre, mówię, podłożę go tutaj, nie, pod rozpłodowego wychowią, to wiadomo, taki gołąbek i no, szkoda było, szkoda naprawdę. Było, nie? No, bo, a to jest najlepsza samica, ta biała. Abstra, ona właśnie daje, właśnie ta linia gołębi wszystko leci, nie? A on też, nie? On wydał i u Krzyśka super asy, takie naprawdę gołębie fajne. No, u Krzyśka Kokota to jest właśnie jego syn, to jest ten, który ma 13x13. Tak, to jest jego syn, no i mówię, kurde, też go nie miałem, jak go potem kolega likwidował z powrotem, nie? No i tak i teraz właśnie. Także doszliśmy do wniosku, że jeden z tej pary gołąb może znaleźć się na aukcji. No, to będzie samiczka bodajże, tak, to była na ojcu. Może jej numer od razu. 93-67. Tak, 93-67, no, zdjęcie będzie w takim... No wiadomo, no jakby się coś, bo to jest taki młody gołąb, ale aby coś było ten, to hodowca może poczekać, jak zacznie trochę jeść, to z tego wtedy wiadomo a, będzie. Dokładnie. No, żeby ale zanim aukcja się skończy, to on akurat się dochowa, nie? No jasne, nie ma problemu. Także to jest gołąb po tym właśnie starym samcu i po tej samicy pstrej. Tej białej, tak. Pierwszą prezentację. Tak, ona czwarta lotniczka oddziału, co na 11. Ona ma dużo tych dalekich lotów też u mnie porobionych, nie? Też ma, dlatego ma białe piórko, nie? Też wydała. To będzie samiczka. Raczej na samiczka, no. No, to była na ojca raczej, bo to liczę, że zawsze idzie to w genami, nie? No. Także teraz już w wieczornej scenerii ściemniło nam się, gołębniki nam trochę dodają klimatu, oświetlone. Przechodzimy do tego, co właśnie najbardziej w zasadzie interesuje wszystkich, czyli praktyki hodowlanej. Jak to już się odbywa w sezonie lotowym, z racji tego, że gościmy dziś w hodowli, która no zdecydowanie bardzo dobrze odnajduje się na lotach maratońskich, na lotach 500 km, czyli tym długim dystansie. Chciałbym, żebyśmy skupili się szczególnie na tych właśnie lotach. Kilka takich, powiedzmy, obserwacji z praktyki, powiedzmy pierwszych wniosków, jakie rzeczy są najistotniejsze według Ciebie na te dalekie loty? Co ma największy wpływ? Czy to jest kwestia gołębia, kwestia przygotowania, czy jakby wszystko jest sumą i... Wydaje mi się, że to będzie wszystko, tylko że jeśli gołąb potrafią, tak, słyszę jednego, dobrze lecieć tam z dystansu 500, dosyć fajnie, to może być błąd tutaj w kwestii karmienia, nie? Karmienia, suplementacji. Dużo jest takich hodowców, że dopóki nie zaczyna się te 500, 700, no to jeszcze tam nie daje temu gołębiowi tej suplementacji całej. A szczerze mówiąc, później zaczyna się 500, to wszyscy, a dzień w dzień coś musi temu gołębiowi, bo to jest 500, bo on musi dostać, nie? Tak najczęstsze to. I też tak robiłem, też próbowałem właśnie, że myślałem, że jak to dostanie, no to będzie lepiej, nie? Ale później wnioskując właśnie, to było w drugą stronę. Kiedyś właśnie jak tam lotowaliśmy się te lata, czy 10 lat temu, już pamiętam, potem tak człowiek się wracał,
że wtedy było super, nie? Maratony były ciężkie, 500-ki były ciężkie, szły po 7-8 godzin gołębie pierwsze z 500-ek, bo maratony po 11-12 godzin szły pierwsze gołębie. Gołębie wytrzymały, gołębie siadały jak z pola, idzie powiedzieć, przy dobrej kondycji. I później się wracało. No i było, że początek tygodnia była ta suplementacja, żeby go po prostu zdrowotnie. Gołębie, to jest najważniejsze, mi się wydaje, utrzymać w zdrowiu, a później karma. Karma, starałem się właśnie na tych szczególnie dalszych lotach, daję ten pierwszy dzień, poniedziałek, wtorek jeszcze nie miałem, po prostu daję tej proteinowej karmy, ale to jest tak 50%, może nawet więcej, zobaczyć jak po prostu go mi z lotu przyszedł poprzedniego. I wtedy je obserwuję, czy im dodać tej karmy, ale one muszą być cały czas głodne, nie? Jest tam, jest w tej karmie, dodaję do tego karmy tak jęczmienia, nie? Jeśli tam ta partia, to tam jedną garść jęczmienia wrzuca, że widzę po prostu po tych gębiach, czy mają apetyt, one mi go jeszcze muszą zjeść w poniedziałek, wtorek. A muszą zjeść. Muszą go zjeść, nie? Obserwuję je, nie są wymuszane tam jakieś, wiadomo, nie są gonione te gołębie w poniedziałek, ale muszą po prostu mieć apetyt, żeby jadły wtorek, środa. Ale jest... myśmy w czwartek, środa, czwartek, wtedy, oczywiście. Bo my w czwartek kładamy, tak. No ale załóżmy, gdybyśmy sobie to chcieli uporządkować i gołębie wracają z lotu z 300 przed takim maratonem. Tak. I powiedzmy, ta niedziela to jest taki dzień, gdzie one na przykład jedzą do oporu. Gołębie przylatują z lotu i w karmniku mają to, co chcą. Nie, no ja daję zawsze, po przylocie u mnie mają taką lżejszą karmę, tam jest, jest ostropest i tam jest jęczmienia dodane i takiej lekkiej karmy i to wszystko daję z propolisem i to zawsze daję propolis tam w dniu przylotu gołębio. Czyli karmy lekkostrawne, takie dosyć? Lekko, po prostu bez kukurydzy, bez tego, po prostu przy młodym, czy po prostu gołębiom starym nigdy tam nie karmię grubej karmy zaraz, nie? No, wydaje mi się, że to ten organizm po prostu, ta jelita, to wszystko to przetrawi, tą lżejszą karmę, te pierwsze trawienie jest łatwiejsze. I później te dwa dni następne są po prostu karmione też tymi karmami, to mam i lekkostrawną, tą proteinową, to bardziej tym karmię, a właśnie już mówię, środa na ten maraton, to już jest, rano jest albo wspólny oblot, bo też wywiozłem gołębie przed maratonem, też był super maraton, wyszedł, ale jak na to nie było czasu, nie było zimy w tym sezonie, to rano były puszczone samce na oblot normalny, tam nie razem, tylko tę godzinę, ten, potem samice wchodziły do gołębika samców, bawiły się tam godzinkę, rozrzucałem te gołębie i zasypałem karmik, brałem z każdej karmy dużą porcję, zasypiałem, te karmiki wybierały co chciały, samce, samice, no i tak poczekałem, tak już widzę, były pojedzone, wyciągałem te karmiki i czekały do wieczora. Wieczorem już nie oblatywałem, chyba że byłem w pracy rano, no to musiałem to zrobić wieczorem. I też zasypiałem te karmiki, jadły sobie tam przez godzinę, ile tam, który chciał zjeść, nie? No i wybierały sobie karmę i tam, i w czwartek robię to samo, nie? W czwartek rano wstawiałem, sypałem właśnie rano wcześniej, że one też tam jedne tak pojadły, nie? Może nie tak mocno. No bo jak ale, w środę się już najadły, nie? No, ale w czwartek rano też tam jeszcze, ale już miały apetyt, tak 3 godziny przed kładaniem znowu to zasypywałem, wpuszczałem samice do swojego gębnika i samce ten, wtedy one jeszcze po prostu dojadały sobie i każdy jadł co chciał, nie? I to jadły i tą grubszą karmę i były pojedzone, nie? Że gołąb jednak nie szedł głodny na te loty. Nie dodaję do wody właśnie w środę, czwartek nic. Już próbowałem, czy po przylocie ten Dexaport próbowałem dawać pod koniec tygodnia. Widzę, że to nie jest też dobre. Najlepiej było, widzę, jest czysta bo woda. To są jednak cukry, to może im się bardziej jeszcze no, chcieć pić, nie? Jak była czysta woda, to mi się wydaje, że go mi się dobrze nawodni, nie? On najlepiej pije czystą wodę. A jakieś dodatkowe ziarna, powiedzmy, poza tą karmą, którą dostają osobno? Mam słonecznik łuskany jedynie. Słonecznik, ale to on jest... dosypywany do tej karmy? Do tej karmy. Czy, a do tej karmy? Do tej karmy one go wyjedzą, to, bo on lubi to, nie? No bo one lubią. One lubią, one go wyjedzą, ale dodaję go dopiero później, nie? Ja bym go dodawał tam już w poniedziałek, wtorek, to one już by to jest... To są tłuszcze i no, to by był syty, nie? Tak jak człowiek dobrze treściwie poje, tłuszczy ten, to też nie ma apetytu, nie? A musi mieć ten apetyt właśnie i wtedy on... Wtedy to z chęcią zjedzą wszystko, nie? No. Ale to załóżmy tak, jak są pierwsze dni w przygotowaniu na ten maraton, no to one jedzą karmę, powiedzmy, tak jak rozmawialiśmy, i lekkostrawne plus proteinowa, tak. Czyli trochę tam jest tego białka, tak. W trochę w innej postaci niż grochu, ale jest, ale te pierwsze dni nie są karmienia
Na tej samej zasadzie, że one tam do oporu i nie. mają ten jęczmień, czyli rozumiem, że jak ten jęczmień wyjedzą, to jeszcze mogą coś dostać, czy jest jakaś porcja? Niekiedy im nawet robię tak, że w poniedziałek rano dostałem pół porcji tego MBS, zależy ile zjadłem w niedzielę wieczorem, żeby one muszą mieć apetyt i wtedy wieczorem już są i wtedy dostawałem tą swoją, przykładowo, bo tak, ta miara jest tej łyżki. Dostałem tą łyżkę i widzę, że one będą jeszcze miały apetyt, a ponad jest ten jęczmień, dojadam tym jęczmieniem, nie? Nie. Bo to najgorsze jakby, co można zrobić w tym momencie na początku tygodnia, to je przekarmić. No, bo one wtedy stracą apetyt, nie? One się objedzą, już potem nie będą tak. Może będą syte, nie? Bo czasem właśnie jest takie, powiedzmy, przyjęło się, że no ten gołąb musi na ten maraton być bardzo mocno przygotowany i tak dalej. Hodowcy boją się, że jak ten pierwsze dni już nie dadzą, no to będzie za krótko. No. A tu jak widać najważniejsze są te środa i dzień koszowania, czyli czwartek. Tak. I to jest wystarczająco. No tak, widocznie komu tyle potrzebuje. No też to próbowałem właśnie tak robić, że początek, no już to na różne na sposoby. Na różne sposoby. No. Ale jakby w praktyce tak wyszło najlepiej. No. A załóżmy teraz, czy gołąb, powiedzmy, no bo jak łapiemy gołębia na lot, widzimy jak on wygląda, w jakiej on jest kondycji, jak, czy jest lekki, ciężki i tak dalej. Tak. Czy te gołębie na maraton, jak one powinny wyglądać w ręce? One nie są, ja nie mam takie, żeby one były, one są, mnie te stare linie, one w ogóle zawsze są w ręce takie, nie są nigdy takie spasione, jak to się mówi. Jedynie jest okres grudniowy. Ale to jest grudniowy. Kwestia gołębi, czy? Kwestia chyba gołębia też będzie. One po prostu są fajne takie, muszą być na tej wadze, nie mogą być, nie są lekkie. To też no są takie wagowo odpowiednie, nie? No właśnie, bo to jest, ja zadałem takie pytanie, na które tak naprawdę jest ciężko odpowiedzieć. Bo to no bo jak to wytłumaczyć, nie? Że to, to trzeba mniej więcej już czuć w ręce tego gołębia. Tak. No trzeba go obserwować po prostu, tak. Jakby to, jak on by miał wyglądać, nie? Bo jedne gołębie genetycznie są właśnie, że będą strasznie nabierać. Mam taką samiczkę z poszłą, ona jest wiecznie, cały czas taka okrągła, nie? Ale jest lekka, nie? Nie jest go spasiony, nie? Nie jest ciężki też. Musi być pełny w miarę, a czuć go po prostu tą wagę w ręce, nie? Do lotu tego gołębia. A tak załóżmy takie właśnie obserwacje, no w czasie tygodnia na jakieś rzeczy można zwracać uwagę, jak ten gołąb się zachowuje i tak dalej, że na przykład wybierasz gołębia do serii i czym się kierujesz? Czy to raczej tym, że po prostu dobrze leci cały sezon? To też, ale też się obserwuje gołębia, nie? Czy ma tą formę, czy... Jak to u niego wygląda, nie? Takie główne czynniki, powiedzmy, które wskazywałyby na to, że jest w dobrej dyspozycji, w dobrej formie? Ja już tak na pierwszy rzut oka widzisz po gołębiu, niekiedy obserwujesz go, już rzuca się w nagębniku, że widać, że w tym gołębiu jest forma, nie? Widać życie. Widać po prostu, że ten gołąb chce lecieć i to widać po nim, nie? Po jego zachowaniu, po wszystkim, nie? I zazwyczaj ten gołąb jest taki spokojny, taki widać, że psychicznie jest też, nie? Nie ucieka, nie ten, on sobie poje, on swoje terytorium, nie jest jakiś tak, jakiś wariat, nie? Dziki, wiem. No. No a załóżmy, powiedzmy, mamy jakieś tam podstawowe takie choroby, które zabezpieczamy, rzęsistek, kokcydia, drogi oddechowe i tak dalej. Drogi oddechowe rozumiem na takie loty jak maraton. Rozmawiamy tu o locie, powiedzmy, takim bardzo wymagającym. To jest podstawa? Powiem tak. Jedynie czym na drogi oddechowe, to czyściłem je tymi kryształkami z tego Atihola. Acidhol, no. Acidhol. I to się robi tak raz przed sezonem, to zazwyczaj to robię tak przed parowaniem, przed sezonem i tak raz w miesiącu to można robić, nie? Aha. No jest to strasznie, jak to się, to trzeba dawać rano, to ja to daję zawsze w poniedziałek rano, jeśli. I gołębie, żeby po prostu wtedy w niedzielę wieczorem nie karmię za bardzo. Żeby były puste, bo mogą wymiotować. One będą wymiotować, to widać po nich, ale wychodzi z niego wszystko, nie? Jak tak po prostu z tej szczeliny, z tego wszystkiego, jednak tej galarety albo czegoś tam to wyjdzie, nie? Coś zalega, nie? No, zalega zawsze. I powiem tak, jak to pierwszy raz kiedy zastosowałem, to było, kurczę, z 15 lat temu, może to się wystraszyłem. Dałem samicom, nie dawałem i mówię, co się dzieje z gębiami, nie? Aha. No ale maraton wyszedł super wtedy, pamiętam, jak te gębie pójdą. Potem dałem samicom, no 30 ułożyłem 27 w konkursie siadło z maratonu. No, no właśnie. I komu to tak się powiedziało, czy coś zastosował, było to dobre, nie? No. Acidhol generalnie to taki raczej środek chwalony. No, ja go stosuję, tylko lepszy jest, wydaje mi się, ten proszek od kropli. A proszek? No, bo krople po prostu tylko oczyszczą górę, nie? A to co widzę przy proszku, jeśli go wsypuję, bo ja go biorę na końcu łyżeczki, wsypuję mu
na górną szczelinę troszkę przyjmie i go puszczam, potem tego nie wyciskam. A nie wyciskasz? Nie. To przejdzie, one po prostu widzę, że same to wyczepią. Niekiedy dwie godziny nawet to trwa, potem dopiero karmię. No to jak z niego to przejdzie, to widać aż to tak jakby śluz z niego, tak jakby to z tym kałem, to wszystko, nie? Tak jakby może nawet jelita mu wyczyści, mi się wydaje, że to przejdzie przez cały układ jednak pokarmowy, nie? Żeby coś gdzieś to zalegało, bo czy coś to... Teoretycznie tam jakieś założenie jest, że w paru minutach powinno się to jakby wyciągnąć lekko, ale widzę, że one to same. Ja tam próbowałem tego gębia, potem jeszcze go to bardziej, osoby tam stoją na boku, one to wyczepią, widzę same, nie? Powiedziałeś 30 koszowanych, 27 konkursów z maratonu i tutaj warto zaznaczyć, że wydolność gołębnika z maratonów jest dosyć imponująca, bo w tym roku też... No też by zależy jaki maraton, no bo tak, no to jest ale... tak, jakbym wybrał gołębiek typowo po to, ale jak wkładam je roczne i gołębiek, które po prostu mówię tutaj coś słabiej, to też je tam wkładam, nie? Mhm. Próbuję jeszcze, nie? Daję im tę szansę na tych maratonach, bo to są inne... Czasem któryś spuduje, nie? No, z tamtych zawsze jest wiadomo, coś tam spuduje, ale te gołębie pewniejsze zazwyczaj siadają, nie? U nas w tym roku, bo nie były te maratony, to były wiatrowe, nie? Dosyć lekkie, ostatnio tak. Taki naprawdę maraton fajny to był 2 lata temu, to szły ponad 11, chyba pół godziny, no to wtedy gołębie super też siadły. Te gołębie, co miałem, wszystkie siadły wtedy, mi w konkursie idzie powiedzieć, powiem. No siadały fajnie wtedy, no. 12, no i... 20 parę minut siadło tych gołębi też, nie? A teraz załóżmy, mamy taką sytuację, no bo 2 lata temu był maraton pod wiatr, więc i tamten rok był z wiatrem, ten rok z wiatrem. Tak. Różnica w przygotowaniu właśnie na maraton z wiatrem, nie, a pod tak samo trzeba tego gołębia, jednak to jest transport. Transport gołębia, to wszystko, no i to jest ponad, no jednak on też z wiatrem, nie z wiatrem, gdyby... 7-8 godzin no leci, nie, też musi mieć tą siłę i tak samo je przygotowuje. Próbowałem, a z wiatrem to może nie, to samo, tak samo jednak są przygotowywane teraz. A załóżmy orzeszki i tak dalej, nie, takie nie, sprawy, nie, nic? Nie, ja orzeszków nie stosuję. No. Żadnych takich motywacji? Nie, właśnie wiem, jedni orzeszki, no nie stosowałem nigdy orzeszków. Tak. No. A jeśli chodzi o takie rozwiązania, powiedzmy, no ten wspólny oblot w środę to jest jakaś motywacja na ten maraton, ewentualnie wywózka czasem. No. A jakieś powiedzmy dodatkowe jeszcze, albo na przykład jeśli nie ma wspólnego oblotu, to nie wiem, na przykład powiedzmy przed samym koszowaniem na kilka godzin na przykład razem je zostawić, czy niektórzy też robią tak, że na słomę po ja prostu wiem, dają im zbierać, nie? Ja próbowałem tej słomy. Jedynie co widzę, to w ten czwartek, jeśli biorę samce ze swojej celi, samice ze swojego gębnika, one idą spokojne na te loty. A jeśli by może były się widziały, jak kiedyś w czwartek, one były takie może pobudzone, tu nie myślały o jedzeniu, nie myślały o niczym, były takie bardziej potem ten transport. I tak zrobiłem kiedyś samcami i zgubiłem 6 fajnych samców właśnie i to był błąd wtedy. Były za bardzo nerwowe, spaliły się po prostu, jeszcze przetrzymali lot. Czyli jakby tu już maraton lepiej dbać o ten spokój, żeby... Spokój i jedynie, żeby był przygotowany, a reszta to jest gołąb z tego lotu, nie? Musi sam chcieć. No właśnie. A żeby dojść do takich gołębi, no to tak jak rozmawialiśmy wcześniej, trzeba po prostu lotować, lubić lotować i ostro lotować, tak? Trzeba je wkładać, no bo to innego wyjścia nie ma, nie? Tak. No w tym roku chyba najlepsza to była z dwóch maraton, to roczna jest, nie? No i też są roczne, że na młode też jedni to wycofują, tak jakby nie zawsze na młode polecą z tych gołębi, nie? Roczne. A już za roczną miał maraton zrobić, nie? Na przykład córka od tej jednej to w tym roku... Tam była przy młodej, to też zrobiła i maraton, i 500 jako roczna już w tej roku. Też już gołąb troszeczkę musi być inny na ten maraton. Tak, to są inne gołębie typowe, nie? Ale na przykład w kwestii budowy gołębia jesteś w stanie określić, jakie cechy na przykład takie budowy predysponują go do tego, żeby na ten maraton jednak lepsze mieć warunki? Na ten maraton na pewno widzę, co nie są te gołębie takie naprawdę, tak jak to mówią, pudziane, takie wypakowane, takie typowe sprinterskie. Mm-hmm. No raczej będą miały ciężko te gołębie po prostu wydolić na takim locie, nie? Na ten układ kostny, układ mięśnia, nawet tego wszystkiego. Dotlenić te mięśnie. No, to on się bardziej szybciej się zmęczy, nie? Mm-hmm. Tego, a ten leci swobodnie i są to też, nie są to gołębie małe, jakieś tak jak inni mówią, to są gołębie też jedne, ale są poukładane, nie? Na takie podane loty. Nie? Mm-hmm. Czyli tutaj kwestia jest jednak też dużą rolę odgrywają na pewno gołębie już na maratonach. To są specyficzne gołębie. Wiadomo, jest z wiatrem, to mogą przypadkowo jedne siąść, ale jak są jednak wymagające, to już są dane linie gołębi, to jednak one już pokazują klasę, nie? Na takich lotach. Tak jest. A teraz sobie przejdziemy jeszcze do tematu takiego, powiedzmy, dookoła sezonu, czyli pozostała część roku, powiedzmy, od tego momentu,
kiedy gołębie przychodzą z ostatniego lotu, tak, one są rozdzielane jeszcze, czy powiedzmy mają tam jakiś czas rozdzielone, czy od razu są parowane i wychowują młode? Ja rozdzielam tam. W tym roku ten ostatni lot nie był ciężki, to chyba w sobotę był lot bodajże, to w środę czy w czwartek je złączyłem z powrotem. No to tam dane mi 4-5 dni, widziałem samice, były w fajnej kondycji, to wszystko to je puściłem razem w pary. Czyli tu już żadna kuracja już w grę nie wchodzi? Nie, to po lotu. Potem jeśli one zniosły w tym roku jajka, to po sezonie właśnie to podaję, właśnie to nie będą było, te kaka dałem w tym roku. 5 dni dałem, bo to jest sezon i już te chemii nie będą żadnej miały do końca roku. A, już nie do końca? Nie, no chyba, żeby coś były problemy, no ale widać, że problemów nie ma, zabezpieczam to bardziej okres, naturalnymi. Okres pierzenia właśnie, sobie omówiliśmy, że dużo naturalnych rzeczy idzie tak, też. Dużo właśnie, tak, dużo strasznie maślanki stosuję właśnie, to tam gdzie powiedzieć. Zioła kupiłem teraz, nie, tam byśmy widzieli, tam witamina, olej lniany, takie, te rzeczy, minerały też, nie, są bardzo ważne. I powiedzmy, do końca wypierzenia rozumiem, że ta karma jest cały czas już taka sama. Tak. I teraz, no bo jedni hodowcy na przykład cały rok, powiedzmy i tą zimę i tak dalej, karmią cały czas takimi mocnymi karmami. Mhm. Inni znowu, powiedzmy, no są skrajności, jedni bardzo mocno, niektórzy na przykład sam owies, niektórzy po prostu lżejszą. Jak to wygląda u was właśnie w tym okresie, powiedzmy, takim zimowym? Ja tak, cały czas karmię, teraz wiadomo, dobre, aż się te gęby wypierzą. Później przechodzę, jest ten okres nawet stycznia, to jest też owsa, jęczmienia, mieszanki. Ale później przechodzę tak, że dostawiam sam owies, gdzieś koło 2-3 tygodni. A to tak sypię styczeń, go... czy? Tylko w lutym, zależy w lutym. Kiedy, no gdzieś koło lutego, przełom, zależy, w tym roku później oparowałem. To dałem go w lutym, nie? Aha. No, to dałem go w lutym i później ten owiec wchodzi u mnie jak samice. Samice dobrze niosą jajka, ja nigdy nie miałem problemów, parę dni mi wszystkie samice mają jaja, nie? Jak tam jest główny rzut w tym roku, to 70% dwa dni zniosł, czy 80%, potem te reszta, wiadomo, jakaś roczna została, ale fajnie były, poniosły. To długo właśnie jadę na owsie, bo ludzie się boją, ale one nie są samice zapasione, nie mają żadnych problemów z niesieniem, nie? Dobrze są przygotowane. Na nie są jaja. Wiadomo, jak się tam poganiają, to im dodaję mieszanki, bo to trzeba. Ale później po prostu jak już naniosą jaja, to kiedy się dawało mieszane, jeszcze nie było oblotów, to jak ten to trzaskały, szalały i nabrały gołębie na jajkach nabiorą, to staram się też im dodawać owsa. Wtedy, a jeszcze wtedy? Wtedy jak siedzą na jajach i te przez te przynajmniej 10 dni, one wtedy są spokojne i wtedy się zacznie, jak się zacznie oblot tych gołębi, to one nie ma problemu ze skrzydłami, widzę takich. One jednak swobodnie sobie latają, a nie są zapasione, nie? To gołębie parujecie kiedy? W tym roku późno parowałem, gdzieś koło 18 marca. Aha. No, ale to jest jakby zamierzone działanie, czy...? No chciałem to później, bo ten sezon był, ale tak kiedyś parowałem wcześniej. Ale w przyszłym roku bodajże będę gdzieś koło 8 marca parował. A wcześniej? Tak, no trochę wcześniej, trochę to było późno, bo później. Później wchodzą loty, młode i się bałem, że mogą mi coś przynieść z kabiny do tych młodych, nie? Aha, wiem. No. I tu jest. No tak, jest bo one w trakcie jakby sezonu, ale to już w trakcie sezonu była obiegówka, czy one tak normalnie razem siedziały? Nie, to już obiegówka. Ja już potem jak one nie dopuszczą do następnych jaj. Aha, nie. Wiem. Już czyli potem, jak się zaczynają ganiać, to... No, to już zaczynają, już widzę, się patrzą po siebie i już ten... Lepiej karmią w ogóle. No tak. I szczególnie samce, nie? No. Samce dużo lepiej karmią później jak ten, nie? One wtedy wiedzą, że samicy nie ma. No i... Bo wtedy to jest, kurde, gęby idą z lotu super na takim, przynajmniej na tej obiegówce, nie? Mają jednak ciąg do tego gniazda, szczególnie może do młodych gęby to jest lepsze, nie? Tak, dla roczniaków, nie? No, ale jak właśnie wtedy karmić gołębie w ogóle? No bo trzeba myśleć o tym, żeby dobrze odkarmiły młodego i jeszcze by się chciało najlepiej trochę konkursu złapać, ale, nie? To ja dobrze to karmię. Ale to co? Cały tydzień to, powiedzmy? Ja tam właśnie to mam te karmy i też wiadomo białkowej dodaję, jedynie w dniu wkładania daję lżejszej, nie? Aha, ale też karmię, ale normalnie grochowe karmy idą w tygodniu. Nie boję się tego białkowej. One i to tak, one się nie przypasą przy młodym. Ale to przy młodym. No, a dobry gołąb się nigdy nie spasie, tak to się mówi. On się nie da spać. No właśnie, czyli to jest cecha takiego lotnika. No, że tak jest, widać. Jak się mówi, jak jest głupi, a się spasie, no to jest jego potem problem, nie? No tak jest. No, ale nie idzie patrzeć właśnie pod kątem tych sławek, ja tam patrzę, żeby te lepsze miały lepiej, nie? Właśnie, czyli to trzeba się na czymś skupić. Raz już po to człowiek kombinuje, też kiedyś mówili, albo
Ja zawsze gołębi karmię w dniu wkładania. Mhm. I też mówię, kiedyś nie pokarmiłem, będzie 300, a zatem nie pokarmię nic. No to tak robiłem, że te dobre gębie właśnie wtedy pomijały. Lot był średni, a dobre gębie pomijały wtedy. Bo się im zmieniło niepotrzebnie, nie? Przez to mówię, jak gołębie się nauczy jednego, tak mniej więcej, czy go karmi, czy nie karmi, tak ma być, nie? Ale załóżmy przy tej metodzie obiegowej, no też można je motywować. Tak. Bo można na przykład właśnie w dzień wkładania troszeczkę tej karmy mniej, żeby ten młody tam, powiedzmy, trochę piszczał. No. To one wtedy, tutaj jakieś inne motywacje stosujecie, czy? Ja to na te krótkie loty właśnie tak się nie przykładam aż tego, ale zawsze tam polecam jeszcze, nie? Fajnie te gołębie jakieś te swoje się zrobi, to żeby nie stracić, nie? To tam no tak. No, ale te gołębie co mają, to i tak usiądą do tego młodego. Szczególnie roczne dobrze je widzę, ciągną do młodego. Do młodych, do tego gniazda, bo one wiedzą, że jest tam sami. Tak, to pierwszy ich, tak jakby pierwszy wychów, tak, nie? Tak. Przez to na te słowa myślałem kiedyś o swoim gołębictwie, ale wydaje mi się, że to do tych gołębi to jest potem takie znudzenie. To jest zwierzyna, ona musi mieć swoje terytorium, swoje jakieś to potomstwo i nic to raczej nie wpływa negatywnie, że on tam ma tego młodego przed sezonem. Tak jest. Czyli takie możemy wyciągnąć wnioski z rozmowy, że właśnie na ten maraton to odwrotnie niż my wszyscy myślimy. Też albo mi się tak wydaje. I tak właśnie te filmy, co są wszystkie... Co za dużo, tak, to niezdrowo, nie? Dużo filmów właśnie, czy to kręcisz ty, czy kręcą inni. Właśnie wyłapywać pewnie hodowcy po prostu to, co mówię, a nie zaraz, wiesz, bo mówią, a bo ten cyganie, bo ten mówi, ty nie mówi bo prawdy. Bo nic nie daje, nie? Bo nic nie daje, bo ten też coś i każdy widzi w czymś, że ktoś musi zawsze cyganić. A to mówią prawdę ludzie, tak to jest, rzeczywiście, nie? No, tak to się odbiera, wiadomo, no, każdego może być trochę inaczej, no nie wiem, no. Tak ja to widzę, zaobserwowałem u mnie, no jeśli tam to mówią inni hodowcy też, że też to zaobserwowali. Że więcej nie znaczy lepiej. Też kiedyś na 500 było parę lat temu, też mówię, kurde, te suplementacji, dzień to, jak to mówili, cały tydzień coś dostałem, mówię, kurde, gołębie były wypakowane, mówię, teraz powinno być super z tej 500. No właśnie. No wszyscy mieli gołębie, no tu gołębi nie było. Mówię, kurde, co jest grane. One opóźniły, jak się pokazały, siadały i z pierwszych 20 gołębi, jak nigdy, to mi chyba z 9 poszło na wodę. To mi dało do myślenia, mówię, o, to było źle. No suszyło je potem wszystko. Czyli suszyło je, nie? Tak. I to nie, że to na pewno nie, że w kabinie by nie dali, po prostu one były źle przygotowane, one po tej suplementacji, przypuszczam, potrzebowały wody i odeszły, nie? I straciły to wszystko. I tu jest problem, czyli tutaj kwestia tego, żeby po prostu tego gołębia zabezpieczyć, żeby nie brakowało mu po drodze, nie? Żeby on nie był spragniony od razu po starcie, no bo on zaraz będzie szukał. Przylot jest ważny i resztę po prostu ten, nie? Po przylocie tego gołębia najbardziej, no, to jest najważniejsze. Czyli tak jakby ta odbudowa. Tak, no i też trzeba patrzeć, żeby nie przesadzić, jak jest gołąb, w miarę wygląda to wszystko, no to też nie ma czemu ciść wszystkiego zaraz od pierwszych lotów, tak to jest napisane, nie? No właśnie, bo to jest kwestia, żeby je wyczuć. Tak. I to jest zawsze ciężko opowiedzieć. Tak, jak wyczuć tego gołębia, że jemu już wystarczy i tak dalej. Ja myślę, że po prostu właśnie te gołębie często są przekarmiane. Tak. Przekarmiane za dużo tego wszystkiego jest, bo wydaje nam się, że jak naładujemy, to on po prostu będzie leciał nie wiadomo jak. Tak, tak. A to się odbija w drugą stronę. No, jest tak. No i to jest, też tak mi się wydaje, że to... Hodowcy niektórzy na przykład, czy na loty 300, czy 500, on mówi, że wtorek to one jedzą sam ryż padny. No, a inni w to nie wierzą, nie? No a rzeczywiście tak czasem niektórzy robią, no bo chodzi o ten apetyt. No, ja coś właśnie jęczmień daję, nie? Jęczmień. Zamiast ryżu pady. Ale co, jest na przykład taki dzień w tygodniu, że powiedzmy jest sam jęczmień? Nie, to w sezonie nie ma. Nie ma. Czegoś. I nie ma jest też tak na przykład, że jest powiedzmy tam, no jest w ten poniedziałek czasem pół dawki, tak? Ale to no, to wtedy idzie po regule, jak one są, był lot strasznie łatwy, widać w gębie. No to daje przykładowo, czy ty karmel, kostrawy, czy ty projektynowy, ale daje tam przykładowo 30-40% jęczmienia do tego. W tej dawce je ich, nie? Stara się, żeby ta dawka ten gołąb dostał taką, jak ma dostać, nie? Czy tej karmy, a dodatkiem jest ten jęczmień, reguluje tą po prostu karmę. Widzę, czy one więcej go potrzebują, czy mniej, no to wtedy go dodaje, nie? No. Także tak to wygląda. Także możemy to podsumować słowami, że więcej nie znaczy zawsze lepiej i to jest po prostu kolejna jakby wizyta w kolejnej hodowli, która utwierdza w tym przekonaniu, że te maratony, jakby można to też
na logikę trochę rozumieć, no bo ten gołąb jednak, jak on jest naładowany tymi produktami, tą suplementacją, no to on jest dosyć pobudzony, on rozpoczyna lot bardzo mocno. No. Nie umie może rozłożyć tych sił. No, wydolność jego jest słabsza. Nie? Właśnie, wydolność on jest przypuszczam, może na pierwszych 200-300 km będzie z przodu szedł. No właśnie. A później tak. A później no, odstaje. No tak jak jest tutaj w biegach, nie? Tak ci mali, a po prostu jak potem po prostu swój dystans trzymią i sobie lecą, nie? A też to przerabiałem wszystko, no też już człowiek kombinował, bo to nie ma hodowcy, który nie kombinuje i co nie próbował, nie? Tak, tak. No, to jest ale chyba to jest najfajniejsze w tym wszystkim, no. Żeby właśnie. Tak to się mówi, tyle się to i tak człowiek błędy jeszcze robi jakieś, nie? No, i mi się wydaje, że to jest właśnie, też się przerabiało trochę tych lotów, już jednak przeleciało przez tyle lat. No to już się widziało, więc co, gdzie się te błędy może robiło, gdzie jest może co było lepiej, no i już nie kombinuję teraz bardziej, nie? Już staram się to po prostu trzymać, nie? Także można powiedzieć, że to już będzie 35. rok twojego lotowania. No, jest, tak już przeleciało tego trochę. Tyle lat już 30. No, trochę różnych lotów widziałeś w swoim życiu. A było tych lotów różnych. I, tak, i katastrofalnych też, no, nie? Były i będą i też się na pewno takie zdarzą znowu, nie? To jest nieuniknione, jak się to mówi. Niby już powiedzmy technologia poszła do przodu, pogody już znamy ileś dni wcześniej, choć teraz ten sezon te pogody po prostu zmieniały się z dnia na dzień. Nawet jeśli pokazywali pogodę taką, wiatr taki, to później okazywało się w piątek, że jest inaczej. Także w hodowli cały czas trzeba myśleć. A przez 35 lat, tak jak mówimy, trochę tych lotów różnych było i jednak co roku chyba się i tak coś zmienia, próbuje, wprowadza nowego, nie? Czy, zawsze coś takiego. Czy raczej już starasz się trzymać tych swoich? Nie, no zaczynam po prostu patrzeć inaczej na to i czy z gołębiami wprowadzać, czy ten jakoś to zmniejszyć i tak, i bardziej z gębiami pracować, nie? Nie, ja to co jest, mi się wydaje, co tam lepszego jeszcze można, to według coś tam zawsze z tego wyjdzie, nie? Jak to się mówi. Tak jest. No, jak to mówią, trzeba się rozwijać, żeby nie robić kroku w tył. Tak, tak. Także, Piotrek, teraz sobie zaprezentujemy kilka tych gołębi, które będą na aukcję. Także dla wszystkich zainteresowanych, którzy chcą zapoznać się z tymi gołębiami, za chwilę przejdziemy sobie do domu. Tak. I tam już zaprezentujemy te gołębie. Okej, jasne. Także teraz przechodzimy do prezentacji gołębi, które znajdą się na aukcji. Zaczniemy sobie od numeru pierwszego gołębia. 116-25. Już pokażemy od razu. Tak jest, 116-25. I co to jest za samiczka? No to będzie samica, nie? Samica to będzie, to jest po gdzieś pełnej siostrze, co u Krzyśka jest ten samczyk taki. Ten, co mu tak super leciał. Z tych to są tam na hurikany, na te gołębki i od drugiej strony są drapy. Także matka super leciała rok wcześniej u mnie. Fajnie czołowo siadała. Jej mama też u mnie, no, lotowana. Ta samica w ręce właśnie, może pokażemy jak ona wygląda, bo ona jest późna, a... No już takie... I ma te ślady, tu ma białego trochę, tu koło oka też, nie? Bodajże też taką piskę tu. One właśnie mają te jedne. Takie będzie, nie będzie na szklanym oku, na raczej ciemne takie, czerwonym oku będzie. Pomarańczowo ciemne takie. Fajnie tu spięta, no właśnie. Ułożona takie, nie? Miałem ją przed chwilą w ręce i samica naprawdę jest układana bardzo fajnie. Tak. Szczególnie umięśniona tutaj. No, a to jest wiadomo jeszcze, jak to jest dziecko małe, nie? To jest późne, no. No, po wdowcach teraz uciągnięta, nie? Tak jest. Także to jest pierwszy gołąb, który będzie na aukcji. Tak. Zaprezentujemy drugiego gołębia na aukcji o numerze. 116-04. Tak jest. To jest, to będzie samiczka. I to jest po tej samice, co ma 11-11 od Piotka Musika z tej lotniczki. A ojcem jest ten sam, co był w drużynie w zeszłym roku w maratonie. I ten, co ma dwie samice. Tak, ten, co ma dwie samice, a w zeszłym roku był czwartym samcem oddziału. I fajnie mi z tej pary ogólnie gołębie lecą i ze przekazują, nie? Bo już ta para też tak jest chyba 3 lata. No, jest też późno sobie. Także też z dwóch lotników, bardzo dobry. No, i te gołębie też. Tak, spokojna widzę samiczka to. Lekko taka mazana będzie. Teraz jest
młody 116.07. Tak jest. I to też jest samiczka, fajnie też przedramię, taka drobniejsza na razie. I to jest po tej 19 w Polsce w kategorii maraton, ta linia. Dlatego wyszły szali, bo tam często właśnie są szarki. Ona będzie jak matka na szklanym oku, nawet podobną ma tą głowę jak mama, nie? Już się zaczyna pomału tutaj koło dzióbka pierzyć. One są takie drobniejsze, jak są trochę, jak są młode, ale się potem porozbijają ze średniej budowy tego imbie. To jest znowu samiczka o numerze 116.03. Tak jest. Samiczka się wywodzi z jednej strony z pobracie tego rocznego, co byśmy go pokazywali tam, co miał 5x5 na młode, 8x8 teraz jako roczny. To jest pełny brat. Babcia od nich była u mnie też 2 lata temu najlepszą samicą. A z drugiej strony matką tej samicy jest to samo od Wieśka, po grubym jeszcze od Piotka Bakiery. Aha. Po tym starym, co był bóla, miał olimpijczyka. To ja mam jego córkę w lotowanych i bardzo fajnie mi leci ta samiczka. Ona chyba ona nie była tym, bo na maratonu ją tak raz włożyłem, ale ona zrobiła w tym roku 9 bodajże konkursów, w zeszłym roku też miała 9. Będzie fajna ta drobna samiczka, glazerka będzie. Także to jest, idzie pewnie wnuczka grubego od bóly. Od Bakiery, nie? Co miał bóla, no, z tej gołębi. Fajna samica też taka. Pokażemy ją może z tej strony. Drobniejsza, ale poukładana będzie. Fajny taki trzeci pas. Tak, ta nie. Ta matka też taka trochę ciemniejsza i fajnie. No rzeczywiście fajny ten trzeci pasek. No. Teraz jest kolejny gąb 116.27. Tak jest. I to jest młody uciągnięty, taki ostatni z rozpłodu. On jest po tym samczyku, co była matka jego od Artura Świtały, co była piąta w Polsce. Aha, no, 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 w kategorii B. Tak. A z drugiej strony jest od Was z okręgu, od świętowęci roli, ta była Franciszka. Ona była 8 w Polsce w maratonie, nie? No mam 4 młode z tej pary lotowane i też się fajnie. Super gąb też fajnie jest w ręce, widać już takim na mięśniu, na tym i nie wiem co to. Samczyk raczej będzie, nie? To może być samiczka. Może być? Może być, bo mam taką samiczkę właśnie też taka potężniejsza, fajna na mięśniu jest na tego. No, także ta cała rodzina tam u Artura super leci, nie? Co tam wywalczyły te w Polsce wicemistrz? Wej w GMP. Tak, nie? Tak. Także plecy już widzę mocno dostaje, także. Leży w ręce ładnie. Ładnie, no fajnie w ręce leży. Tutaj nic nie czuć, kostki ani. To jest samczyk i to jest, on jest 116.41. Jest. To on jest gąbkiem uciągniętym z rozpłodu po tym wnuku olimpiadę 003. Pokazywaliśmy ojca. Tak, tak, ojca, nie? Bo po nim fajnie gębie. A matką jest od Krzyśka Kusia córka 4. gębia Polski w maratonie. On miał 7,90. Ten jego dziadek, gdzie powiedzieć. A z drugiej strony są te bindacze. Aha. I też jest 143. Tak, tak, tak. Z tego 0,43. 7,90 w maratonie miała, no. I była czwarta. Czwarty wtedy był ten jego samczyk, no takiego. No, i był czwarty. Nie miał szczęścia, nie? No. Ale gołąb jest, kurde, gdzie samczyk. Z tej pary mi fajnie, ale Jaszczyk mi go wziął, kurde. 2 razy pierwszy już siadł z pierwszych lotów i fajny będzie taki, widać, że. Ale w każdym innym roku 7,90 by dawał. Tak. Pudło, nie? W tym roku mu nie dał, no niestety, no ale. Takie są uroki. Tak. Gołąb fajny jest, mówię, taki. Późny, ale mocne skrzydła widać. Już ułożony, nie? No, takie widać, że będzie miał skrzydła mocne. Może pokażemy właśnie jeszcze to skrzydło. 116.08. Tak jest. To jest znowu młody, też po tym samczyku, co ma te dwie partnerki. Tylko to jest ta druga, co rodzice w zeszłym roku, co obydwoje nazywamy mistrza rejonu, czy w Polsce to co byłem w tym maratonie, nie? To oboje rodzice byli w tej drużynie. Widać, to jest późny po wdowca, on już ma 2 pióra zrzucone nawet, kurde. Taki widać, że fajny, zdrowy, to będzie bodajże na czerwonym oku. Taka będzie pociągła, jak mama, widzę. Samiczka raczej. Samiczka się będzie, no. To są właśnie te gołębie, co dużo też ciocia od niej tam z 5 ostatnich maratonów była 5., 8., co mówiłem ci, 11., 13., tak szpicowo mi fajnie, fajne, krótkie ma przedramię.
Mogłoby się wydawać, że typowo gołąb na dalszy dystans. No, także tak, ale gołębi z drużyny z maratonu. Tak. No, a już się pomału zaczyna pierzyć, także młoda samiczka. 93,80 to jest... Pokażemy jeszcze, no. 93,80 i to jest gołąbek z rozpłodu, ale on jest trochę starszy, on ma 3 pióra zrzucone. To będzie samiczka też. I to jest, ona jest uciągnięta z matką od niej, jest od Krzyśka Szulnego, to ona jest inbred na Black Pearl z Hardy Krugera gołębi. Fajnie mi te gołębie lecą z tej samicy. A ze strony ojca to jest, dostałem od kolegi, on chyba teraz w młody będzie mistrzem okręgu w młodych, to jest od Olka Topułej i ona jest tak, z jego strony to tam jest z tej jego starej, tej linii Gabrysi, co mu tak dobrze lecą, a od strony matki tam jest od Piotka Patera z takich naprawdę super lotniczki, nie? To tam przyniosłem w zeszłym roku do niej i także samiczka będzie taka lekka mazana jak ten, nie? No, mazana pstra to... Ta matka jest ta Hardy Kruger, tak były ten, nie? Tego jębie. Ona jest tam wnuczką Black Power i Black Pearl, nie? Jeszcze pokażemy ją. Jest 116,23. Tak jest. I to jest też z tych gołębi, tej Hardy Krugera z Turki. Ona w zeszłym roku jako roczna u mnie była najlepsza i ona miała wszystkie 500 zrobione, 700 i 300 siadała mi pierwsza z gołębi. U mnie ten szpicowo na oddział, nie? A z drugiej strony jest syn znowu tego olimpiadę. No i taka, też mi to w tym roku on siada raz z 500 był. Wcześniej znowu. Taka fajna samica właśnie wybrałem, bo wydaje mi się, że... Też będzie samiczka. Większość będzie mieć samiczek. Nawet. Samiczek. Widzę ostatnio ogólnie mnie obdaruje samicami w lotowych. Tak. Ale jak są samice, jest siła, mówią też w gębniku. No, fajnie ułożona jest tutaj, także... Lubię. Już się zaczynają pierzyć, także wpuszczają piórka. Poszczepione są, także... Poszczepione już. No, ja poszczepiłem, bo to wiadomo to. Także już można powiedzieć, że gotowe do lęgu. No, teraz się będą pierzyć zaczną, nie? No, okej. Okay. To jest kolejny, jest 116,22. Tak jest. I to jest uciągnięty gołąb z rozpłodu, to jest po tam... Mikołaja, to jest po oryginalnej gołębie od tatka Pałki. Tam 328, tam gdzie w rodowodzie. A z drugiej strony jest tam, pokazywaliśmy tego Krzyśka tam i bled na tego 043 windacza. To jest po jego siostrze pełnej. I mam wszystkie cztery młode, wszystkie cztery zostały i fajnie mi tam leciały z tej pary. Młode, nie? Także przelotowane, tam mam trzy samce i samiczkę przelotowane. A to jest właśnie późno, ale fajnie jest gołąb, kurde, mocne skrzydła. No i raczej na pewno nie będzie raczej na szklanym oku, bo jakie ma tam fajne końcówki piór, takie jasne, białe. No, już ma te oko jasne właśnie, jak mają u mnie te z tych bindaczy, nie? Takie pomarańczowe te oczy, tak, ta samica, ta dziesiątka. To już wszystko się z tego tak wywodzi, widzę. To jest taki nowy typ gołębi, ale wydaje mi się, że dadzą radę. Z nimi ogólnie spore nadzieje, nie? Widzę, że po prostu gołębie dają radę, mają charakter i tyle. No, żaden młody gołąb z tych linii nie zginął. Ani na treningach, ani w lotach. No. Tu jest 116,28. Tak jest. I to jest po tej samicy, po tej córce tego białego gołąba, myśmy dzisiaj prezentowali. Tak. No, to jest jej córa z trzecim pasem, tak mama. Piękna samica jest, kurde, potężna będzie. Skrzydła, wszystko, kurde. Późna samica, ale widzę, jest super, będzie poukładana. A ojca jest tego MB Hardy Kruger też. Z tej siostry tego, co była w zeszłym roku, tak mówiłem, jako roczna była. Najlepsza to jest jej brat, nie? On tak fajnie czołowo, ale więcej go zatrzymywałem w domu, bo ona leciała kapitalnie, nie? Ale samica jest super, będzie. Tak, ta mama podobna jest, nie? Nie będzie też z głowy idzie to. Ktoś popatrzy, to jest to samo, nie? Także fajna lotniczka. Z fajnej lotniczki to jest, nie? Też. Matka jedno pudło zrobiła w tym roku, chyba tam z któregoś z pierwszych lotów bodajże.
Także prezentujemy teraz ostatniego gołębia, który znajdzie się na aukcji. Łącznie będzie gołębi 13. 13 z tym małym. Razem z tym właśnie małym, zaznaczmy, którego prezentowaliśmy na filmie. Ostatni gołąb o numerze? 116-30. Tak jest. No to jest samczyk i to jest tak, ta samiczka, co mówiłem o niej, co ona wystawiona w zeszłym roku była w kategorii B, co tam za tym Bugał, od Piotka Bugały była jako roczna już była, to 300 i 500 by była wtedy trzecia w okręgu, w zeszłym roku była w rejonie druga w kategorii B, no i dużo takich fajnych czołowych, ona w tym roku bodajże 9 konkursów mi zrobiła, a ojcem jest gołąb, tam jest z Drapy i on, ja go w tym roku włożyłem, on dwa razy nie był w ten. Na ostatnim maratonie też go włożyłem i takie ma 8 czy 9, nie chcę teraz kłamać, ale wszystko ma takie w pierwszych 5 gołębiach mi siadał. I ta para już tak była złożona i jej syn w tym roku mi wydał 3 super mody już fajne. Gdzie na szklanym oku, no piękny, gdzie tam taki poukładany. Może być raczej samczyk. Raczej będzie samczyk na szklanym oku. A to jest wnuczka tych, to są te bindacze też tutaj. Także mi się wydaje, że to będzie klasa, będzie ktoś z tego zadowolony, nie? Fajnie pokładane na upieszeniu, na wszystkim. Nie? Krótkie przedramię, silne skrzydła. Jeszcze go zaprezentujemy. Mhm. Widać plecy, dostaje późnego. Zdecydowanie. Lota będzie miał też skrzydła mocne, widać, nie? Lotka szerokie już. Mhm. Lekki trzeci pas. Jak się przebierze, to może trochę mocniej go puścić. Może być, ale go on będzie naprawdę. Już w zeszłym roku miałem właśnie późnego z tej pary, mam go na rozpłodzie. I widzę już wszystkie gołębie, co z niego uciągłem, to są, a ten będzie potem fajny taki. Pociągła głowa jak matka, nie? No, ta była na filmie prezentowana mama jego. Tak, tak. Także na prezentacji aukcji dzisiejsze materiał sobie zakończymy. Bardzo dziękuję za rozmowę, za to, że mogłem odwiedzić hodowlę, dowiedzieć się trochę rzeczy odnośnie między innymi właśnie tego maratonu, który u mnie, nie ukrywam, kuleje. Więc na pewno jakieś wnioski trzeba będzie wyciągać. No i przede wszystkim gratuluję mistrzostwa oddziału. Już w karierze lotowej liczyłeś kiedyś? Ile razy? No dosyć dużo, tak. Typowy, ale tradycyjny. Wcześniej 7 razy z rzędu, teraz znowu. Było tam jeszcze, no było tego trochę, tak jeszcze w kategoriach wszystkim to tak było. Tych mistrzostw się nazbierało, no ale... Tak jest, także ja gratuluję, na następny, kolejny sezon życzę powodzenia, aby był jeszcze lepszy. Od tego, który już dziękuję, się zakończy. Zobaczymy, no. Zawsze się robi, każdy chce, żeby było lepiej, a jak będzie, to będzie. No. Wygra najlepsza, jak to się mówi, a myślę, sportowa rywalizacja zawsze z kolegami będzie. Nie? Tak, ale najważniejsze, żeby cieszyć się po prostu tą pasją. No, to jest pasja. Ja to nie chowię się tego właśnie pod, jak to się mówi, pod pieniądze, tylko no i tyle właśnie... lat już się siedzi przy tym z ojcem, no także właśnie. Mamy to, bo to lubimy, nie? Dlatego też. I tego właśnie życzę, żeby po prostu czerpać przyjemność z tego. Tak, tak. A myślę, że jeszcze na naszym kanale się zobaczymy, także jasne. Nie mówimy, mówimy do zobaczenia. Do zobaczenia, dobry lot. Dziękuję.